Witam wszystkich. Karim Koszmar z tej strony. Dzisiaj jest szczególny dzień, ponieważ pierwszy raz na dachu bloku mam gościa. Jest z nim osoba, jest z tym gościem raper z Bielska Białej, mój wieloletni kolega Usher. Siemanko, Usher. Dzień dobry. Cześć. Co tam słychać u ciebie? Jest to dobrze. Miło spędzony weekend ze znajomymi w górach. Sezon grillowy otwarty. W końcu pierwszy raz, że trochę wstyd się przyznać, ale dopiero wiesz, dopiero pierwszy raz miałem okazję zjeść ognisko, coś z ogniska czy z grilla w tym roku, więc to bardzo ognisko tak. To dopisała, więc wszystko fajnie, chilling, chatka w górach. Zajebiście. To u mnie to samo, ja dopiero grilla miałem teraz, 2 tygodnie temu robiłem pierwszego, także nie jesteś sam, wiesz, wyobcowany w tym. Cieszę się, bo to trochę, ale wiesz. No, widzisz. Słuchaj, kurde, widzisz, zaprosiłem cię, ponieważ chciałbym rozwijać tego swojego vloga o gości związanych z hip-hopem, szczególnie w Bielsku Białej na początek, później może docelowo na południu Polski. No i tak myślałem, kurde, kto powinien być pierwszą osobą do zaproszenia w Bielsku. No i jakby nie było dużo konkurencji, jakby jak myślałem. No, myślę, że zaraz po Karimie to jesteś najlepszy. Nie wiem, no tak. Wiesz co, nie wiem, czy przez taki pryzmat bym patrzył. Teraz wiesz, troszeczkę człowiek starszy, to więcej pokory nabiera jednak, jakby nie patrząc. No tak jest. Tak, no, dziękuję. Ciekawe, że to mówisz, bo ja też dochodzę do takiego wniosku, że wiesz, że 10 lat temu to mi się wydawało, że to, co ja robię, to jest kurwa tak ważne, wiesz, rapowo i tak dalej, a teraz to wiesz, nagrywam te kawałki, sobie myślę, kurwa, po pierwsze, stary jesteś, chce ci się to dalej robić, wiesz, co chodzisz, jakby... A, no, to, czasami wiesz, czasami już człowiek się zastanawia, kurde, czy aby na pewno dalej wypada, nie? No, dokładnie, no. Tak jest. Słuchaj, ale skoro zaczynamy o twojej muzyce, to ja bym w ogóle na jedną trudność natrafiłem, jakby zbierając informacje, bo oczywiście ja cię tam śledzę od czasu do czasu i wiesz, sprawdzam twoje rzeczy, czy to teledyski, czy płyty, natomiast ciężko mi jest jakby usegregować twoją dyskografię, no nie? Więc jeśli ci to nie przeszkadza, to zacznijmy może od tego. Ja ci powiem, co ja wiem, a ty mi pomożesz może to uzupełnić. Nie, no jasne, wiesz, ja też mogę mieć z tym lekkie problemy, ale postaram się, nie? Nie, no powiem ci, to przestałem liczyć w pewnym momencie, nie jest tego aż jakaś, wiesz, wybitna ilość, ale no możemy coś pominąć. No zobaczymy, spróbujmy. No to spróbujmy. No to jakby wziąło mi się to stąd, że nawijasz na płycie 033, tak. 12 lat już działam. Która wyszła rok temu, którą nagrywałeś 2 lata temu, więc możemy powiedzieć, że 14 lat prawdopodobnie. No myślę, że taką liczbę, nawet wiesz co, powiem ci, że nie wiem, czy by nie było około 15, bo nie wiem, czy pierwszy album nie wyszedł gdzieś około 2006, ale wiesz, no posługiwanie się w hip-hopie datami to jednak jest, kurde, wiesz, ciężka sprawa, nie? Nie, no jasne, ja to mówię w takim kontekście, że ja jako fan na przykład muzyki, często, jak, załóżmy, że trafiam dzisiaj na jakiegoś wykonawcę, ale trafiam na jego 4. album, nie? To ja lubię sobie wyszukać jego, wiesz, poprzednie rzeczy i iść po kolei, no nie sprawdzić tam jego progres. A z tobą jakby miałem problem z tym znalezieniem wszystkiego w sieci. Ja nawet nie wiem, czy wszystko jest dostępne w sieci z tego, co ty wydawałeś. Wiesz co, wydaje mi się, że tak, z tego co kojarzę, to tak, no na pewno. To co, może zaczniemy po prostu jakoś to chronologicznie układać, nie? Tak. Czy pierwsza płyta, to powiedz mi w takim razie, czy coś było przed Zdolnym Przedmieściem, Bomby w Membrany? Tak, solóweczka moja, Fragmenty. Fragmenty. I tak. Czy, gdzie ja to sobie znajdę? Gdzie to jest do odsłuchu? Wiesz co, powinno być na YouTubie gdzieś. Nie, na pewno nie jest zrobiona z tego, co kojarzę, playlista. Aha. Jest to chyba gdzieś u kogoś z tego, co kojarzę, wrzucone na konto, na pewno nie na 3/4, na jakieś prywatne, jakiegoś zioma z osiedla, z tego nawet co pamiętam. Tam jakieś, wiesz, błahe wyświetlenia będą, do, nie wiem, 400-500 wyświetleń tego będzie, to nie jest istotne. Tak najlepsze, że im mniej jest wyświetleń, tym ja się bardziej cieszę, że jestem, wiesz, jedną z nielicznych osób, które
docierają do tego, ale a powiedz mi w takim razie, w którym roku ta płyta była? O kurde. Ciężko powiedzieć, powiem ci naprawdę. No nie wiem, właśnie nie wiem, czy to nie będzie ten 2006-2007. Może coś przełom tego. Ciężko mi się teraz, wiesz, ustosunkować do tego. Rozumiem. I to była solóweczka, to było na oryginalnych bitach, czy na... Nie, wiesz, tam było wszystko pomieszane. Część, pamiętam, że Nord na pewno coś zrobił. Część bitów była po prostu, wiesz, znaleziona gdzieś w sieci. No taki, wiesz, pierwszy album, który, wiesz, człowiek miał największą tak naprawdę zajawę, żeby coś zrobić pierwszego i po prostu puściłem. Nie skupiałem się w ogóle nad tym, żeby zrobił to jeden dany producent, kilku producentów, po prostu, wiesz, siadał mi jakiś beat, siadałem, pisałem i nagrałem. Raczej, a wydawałeś wtedy fizyczną wersję tej płyty? Tak, była wersja fizyczna, tak, w takich opakowaniach jeszcze. Nawet to nie był jakiś jewel box czy coś takiego, tylko te cienkie takie płyty, co z jednej strony jest czarny plastik, z drugiej strony, wiesz, drukowana okładka w drukarni. Drukowaliśmy, Malik robił okładkę zresztą do tego. I... No Malik, dla tych, którzy nie wiedzą, to jest postać bardzo jakby znacząca dla sceny graffiti w Bielsku Białej. Zdecydowanie. Jak i wiesz, Śląsk, nawet kurczę, nie wiem, czy o Polskę bym nie zahaczał, jeżeli chodzi o stylówkę i skillsy, to talent jest mega. No ale wiesz, wracając do tematu, no to pamiętam, że jeszcze CD-ki wypalaliśmy na nagrywarce u kumpla, bo mógł robić te full printy na tych krążkach. I kurczę, wiesz, tam zrobiliśmy chyba tego ze 100 sztuk i kurde, wiesz, siedzieliśmy chyba całą noc, nagrywaliśmy to, sprawdzaliśmy, czy się nagrało następna. No kurde, no żmudny, ciężki proces, kurde, produkcji. Ale wtedy to wiesz, no, wtedy to była radość z tego w chuj, no nie, bo to nie jest jak dzisiaj, że dwa maile piszesz i ci przysyłają 100 płyt za dwa tygodnie, no nie, tylko wtedy to trzeba było jednak pokminić, no nie, to jeszcze... No. Bardziej to cieszyło. Dobra, no to czekaj, no to fragmenty, bo widzisz, ja już się jaram, bo ja to jest jakby dla mnie zupełnie nowy album. Ja tej płyty... Zresztą Bunio tam jeszcze był gościnnie na tej płycie też. No Bunio, widzisz. Tam był twój ziomeczek przecież z Meridialu jeszcze wtedy, Miękki. Adecki chyba był w jakimś kawałku. A to było mało kładnie. No, jeszcze właśnie poznałem przez MySpace'a na to jakiegoś gościa z Rosji, w ogóle oni mi się dograli na tą płytę, także wiesz, tam kurde grube jaja, nie? No to zajebiście, teraz to dzisiaj na pewno sprawdzę, bo to mnie musiało ominąć. A chyba, że to słyszałem gdzieś, a wiesz, mi wyleciało po prostu z pamięci, ale jakoś nie... No wiesz co, powinno być gdzieś to w sieci dostępne, powinno być gdzieś dostępne. Zajebiście. No to co? No to moje fragmenty jako twoja solóweczka pierwsza, to było 2007 załóżmy, czy tam 6. Przypuszczalnie. No i później czy między tym a Bomby w membrany było coś jeszcze? Tak, była epka z Adeckim jako element zamachu. Okej. I jak to się, element zamachu to był tytuł płyty, czy taki... Wiesz, to właśnie to był taki, i to można powiedzieć, bo jest to sygnowane wtedy jeszcze jako ADK UZR na tym powiedzmy frontowym obrazku, bo nawet nie było wersji fizycznej, tylko wrzuciliśmy to do internetu, tam może było z 5 kawałków. No i po prostu to się nazywało element zamachu, był jeden teledysk nawet wypuszczony do tego, nie? No to zajebiście. I to był, myślisz, że który rok? Czy wiesz, który? Wiesz co, wtedy byliśmy bardzo produktywni i myślę, że nawet to mogło być w tym samym roku gdzieś. A, rozumiem. Też 2007. No i dobra. 2007-2008, wiesz, no to tak, wiesz, no ciężko mi teraz datami rzucać, no kurde, 15 lat wstecz, nie? Nie, no raczej. Myślę, że zakładałbym coś koło tego. Bardziej mi po prostu chodziło o segregowanie, że jak ktoś ma taką zajaweczkę, to sobie będzie mógł, wiesz, wszystko sprawdzić, no nie? Więc mamy te fragmenty. Jest na pewno też gdzieś w sieci, porozrzucane po różnych kątach, bo ostatnio nawet się z tym spotkałem, ale na pewno jest dostępne na YouTube. No to zajebiście. No to mamy fragmenty, mamy element zamachu. Tak. Co następnie? No właśnie, Bomby w membrany. Bomby w membrany. To było jako Zdolne Przedmieście, tak? Tak. Tak, i tak. Ile płyt? I to było 2011, dobrze pamiętam? Wiesz co?
Może być, tak, tak. No gdzieś koło tego, no 10, 11, jakoś tak. I to była jedyna płyta ze Zdolnym Przedmieściem, czy wy mieście więcej? Nie, dwie były. Później było to... ZDP2. Po prostu tak, ZDP2 i to był który rok, pamiętasz? Wiesz co, 2 lata później chyba po wydaniu jedynki, jakoś taki okres, tak bym to policzył. Rozumiem. Więc to by wychodziło, że to jest to Zdolne Przedmieście 2 to było 2013, by tak wychodziło. No, 14, 13 jakoś tak. No. I to jest ten sam mniej więcej czas, w którym ty brałeś udział w tej akcji 100% Pompuj Rap. Możliwe. Ktoś się zgadza, tak? Chyba po tej płycie to było. Nie wiem, czy 2015 to było. A, 2015 było Pompuj Rap, okej. Okay. Czyli to trochę później, czyli jeszcze zanim, czyli było drugie Zdolne Przedmieście i jeszcze zanim to Pompuj Rap, to miałeś solówkę Dumbo. Po Pompuj Rap. Proszę? Tak? Mi się wydaje, że Dumbo chyba było po Pompuj Rap, z tego co kojarzę. No to widzisz, to muszą być jakieś złe daty w internecie, bo ja to spisywałem dzisiaj z sieci i było napisane w tym. Czyli... Albo ja nie pamiętam już po prostu, wiesz. Może też pod uwagę to. Dobra, no to mamy Zdolne Przedmieście 2. Znaczy, czy było coś między Zdolnym Przedmieściem 1 i 2? W takim razie. Nie wydaje mi się. Okay. I zrobiliście dwie płyty, a w sumie skoro przy tym jesteśmy, bo tak. Skoro druga płyta wyszła w 2013, tak. Zakładamy, to no to czemu nie ma następnej do tej pory? To się porobiło? Drogi się muzyczne, powiedzmy, rozeszły, każdy poszedł w swoją stronę i wiesz, tam kontakt jest i nie ma żadnych spin, broń Boże, nic takiego. Po prostu, wiesz co, no, nazwałbym to, kurde, ciężko powiedzieć. No każdy, wiesz, każdy, nie wiem, na tym etapie, którym byliśmy, to chyba każdy zaczął dostrzegać coś, w którą stronę by, wiesz, się kierował po prostu indywidualnie. Lukas miał inne pomysły na projekty. W międzyczasie mieliśmy też robić z Lukasem epkę jako KMB. Wypuściliśmy jeden taki spontaniczny kawałek, też bardzo krótki. Później jakoś plany z tą epką runęły. Ja się wziąłem za płytę z Adeckim. Lukas tam z chłopakami z Sezione Pacji chyba zaczęli robić album. No i tak wiesz, śmiercią naturalną. O, powiedzmy śmiercią naturalną upadło Zdolne i tak bym to zostawił. Czyli raczej nie mamy co czekać na następną płytę Zdolnego. Wiesz, to szanse są, kurde, bardzo małe, a nawet bym mógł, wiesz, powiedzieć, że... Takie jak na album Meridialu, podejrzewam. Tego no tematu. Myślę, że tak. Dobra, rozumiem. To powiedz mi w takim razie, no to dobra, to jesteśmy przy tym, po drugiej płycie Zdolnego Przedmieścia była ta akcja, albo dobra, no zatrzymajmy się przy tej akcji 100% Pompuj Rap, no nie? To była trzecia edycja tego, dobrze kojarzę? I ty to wygrałeś. Druga albo trzecia, tak. I ty to wygrałeś, no i opowiedz coś o tym, jak to wyglądało, nie wiem, jak się tam zahaczyłeś o to, co ci to dało, co ci... Wiesz co, sytuacja była dosyć spontaniczna, bo wtedy pracowałem chyba jeszcze na magazynie w DPD i tam, kurde, straciłem 2 lata życia z tego względu, że praktycznie pracowałem na dwie zmiany, drugą zmianę w sumie, samą drugą zmianę, nie? No i wtedy jeszcze moja, to była dziewczyna? Tak, jeszcze moja dziewczyna, obecna żona. Jakoś było tak, że chyba przyszła do mnie, czy nocowała, coś w ten deseń, ja wróciłem do domu, znalazłem gdzieś tam w sieci, jak w autobusie jechałem, że jest jakiś konkurs przez 100% organizowany. Mówię, no może by tak, wiesz, coś wysłać i rozjebać. No to wiesz, napisałem zwrotkę w 20 minut, pomysł, wiesz, podczas pisania się nasunął, kurde, trzeba zrobić coś strasznie, kurde, popierdolonego, żeby po prostu, no kurde, ciężko było przebić sam pomysł, wiesz, wizualizacji, przedstawienia tego, nie? No tam, wiesz, no poskładany nawet jak na te, wiesz, 6 czy 7 lat temu, to myślę, że było okej. Okay. No ale no, wiesz, no fajnie, wiesz, beat zrobił robotę, zwrotka zrobiła nawet robotę, wideo zjadło wszystko, no i ciężko było to przebić. No i wiesz, stwierdziłem, że kurde, no jak tego nie wygram, no to nie ma szans, to musi być, wiesz, to musi być konkurs, który będzie, wiesz, z góry ukartowany, że oni mają tam swoich ziemali i tak, wiesz.
olałem temat, później poczekałem chwilę, coś tam, wiesz, troszeczkę udostępnień, wtedy jeszcze Kue Bonafide nawet udostępnił, spropsował, ale wtedy Kuebo był jeszcze na takim poziomie, powiedzmy, że wiesz, nie wiem, miał tam 3-4 koła na fanpage'u i bardziej szedł w stronę jeszcze tego freestylu, nie? Nawet coś tam się odezwał, popisaliśmy i okej, okay. Jakiś tam nawet, nie wiem, nie chcę teraz ściemniać, ale był jakiś pomysł na kawałek, ja chyba w sumie to mówiłem, że spoko, później się nie odzywałem, jakieś takie, wiesz, takie jajca. Proszę? Nie pykło. No nie, wiesz, temat umarł tak szybko, jak się chyba zaczął, z tego co kojarzę. No i później, bo to było udostępnione chyba z 3/4, Alien do mnie zadzwonił, że dzwoniła menadżerka ze 100%, że wygrane, że super fajnie, pojechaliśmy do, z Lukasem wtedy pojechałem do Szczecina i kurde, wiesz, poznaliśmy Winiego, gruby melanż tam dosyć poszedł, bo jak się okazało Wini i wiesz, bardzo lubił sobie popalać trawkę. No i wiesz, i kurde, wiesz, palił to jak szlugi normalnie, jeden za drugim. Ja mówię, no to kurde, czemu nie, wiesz, i jarałem z nim, wuda pita z literatek, kurde, takich. No i wiesz, no i co, i wiesz, zamówili tam szamę, ja twardo stwierdziłem, nie, ja nie będę jadł nic, no i finalnie przed tym, jak jechaliśmy tam na kwaterę, w której mieliśmy nocować, zażygałem cały kibel u Winiego, to znaczy, wiesz, toaletę, nie, że tam ściany czy coś, nie? No i wiesz, i na następny dzień pojechaliśmy do studia. Czyli Wini cię pamięta na pewno. Ja, tak, na pewno. Mamy numer do dzisiaj, wiesz, czasami tam nawet jakiś SMS pójdzie raz w roku może czy coś, także wiesz. Także na pewno mnie pamięta. No i wiesz, wpadliśmy do studia, później przyjechali chłopaki z Hempgru. Bilon, Żary, tam był Youngman, chyba bez Wilka wtedy było. Wilku musiał chyba wracać do Warszawy i on nagrywał do tego w ogóle zwrotkę oddzielnie. No i tam posiedzieliśmy, zrobiliśmy klip, wyskoczyliśmy na jakąś szamę i w sumie tyle. Wróciliśmy do Bielska na następny dzień. 2 dni chyba przesiedzieliśmy wtedy w Szczecinie, ale spoko, fajnie się wspomina. Ja pamiętam, ja ci powiem, że ja dużo bardziej mi teraz ten kawałek siadł, jak sobie odświeżyłem teraz niż wtedy. Nie wiem czemu, może potrzebowałem dorosnąć do niego albo coś, ale dzisiaj sobie go puściłem, mówię, kurwa, ale kozak to jest, no nie? A wtedy pamiętam, że słuchałem i tak, kurde, wiesz co, powiem ci, inaczej też człowiek zwie, tak jak wiesz, mówiliśmy na początku, z wiekiem dostrzega pewne sprawy, bo wtedy patrzysz przez tak jakby pryzmat siebie za bardzo, i wiesz, mówisz, no spoko nagrali, ja bym rozjebał, nie? No. W takiej zasadzie, a teraz no jednak troszeczkę, wiesz, teraz troszeczkę inaczej to wygląda i jednak, wiesz, jeżeli coś jest dobrego, potrafię docenić i nie mam już tak jak wcześniej, że ja jestem królem, kurde, reszta, wiesz, nie? Nie. Nie, no definitywnie zasłużenie to wygrałeś, natomiast ja bym chciał ciebie zapytać, czy pamiętasz z ludzi, którzy wtedy też wysyłali i byli twoimi też współzawodnikami w tym. Czy kogoś pamiętasz, kto wtedy brał w tym udział, a na przykład dzisiaj się jego kariera fajnie rozwinęła? Albo zupełnie odwrotnie, kogo pamiętasz, że był spoko, ale nie wiem, ale nie słychać o nim już w ogóle. Wiesz co? Ciężko powiedzieć. Nie wiem, czy w tej edycji, czy w innej, nie, w innej chyba. Ale tam była, głowa nie była przypadkiem w tym? Też? Głowa ta z Warszawy, kobieta. Nie wiem, czy z Warszawy. No ta raperka, powiedzmy, no. No wiesz, nie wiem, czy ona w tej edycji nie brała udziału. To no, tak trochę Ja ją kiedyś poznałem, ona fajnie rapuje, no nie? Ona tam poszła w takie bardziej... chyba ją jakiś Majors wydał i tam później takie to się stało w jakimś momencie kolorowe, natomiast ja pamiętam, my graliśmy kiedyś koncert w Warszawie i ona grała z nami, czy tam przed nami, czy po nas, to już nie wiem, nie byłem, no nieistotne i no ona leciała, wiesz, grubo, no nie, to jest... No to przychodzi na myśl, jeżeli chodzi o... No i wiadomo, kurde, Fenix tam jeszcze był, co nagrywał z nami, to on też tam się dostał do finału, to z tej edycji, co ja brałem udział. Jeszcze ten trzeci chłopak był, kurde, tylko kurde, nie pamiętam nawet, jak się nazywał, no też co w finale.
Dobra, no to spoko. Generalnie chyba możemy powiedzieć, że to był jeden z takich, nie wiem, czy wiesz, pik twojej kariery w pewnym momencie, jeśli chodzi o rozpoznawalność, czy jeden z określiłbyś. Myślę, że tak. Myślę, że tak, wiesz, no dużo miałem takich sytuacji, że na przykład w centrum gdzieś byłem, że ludzie podbijali, czy w autobusie, że zajebiście, że fajnie, coś tam. I spoko, ale wiesz, duży był odzew też od jakichś tam labeli, czy jakichś poszczególnych jednostek, które... No i opowiedz mi o tym właśnie, jak, nie wiem, jakie kontakty przez to ci się udało nawiązać, czy tam kawałki powstały, czy coś takiego. Wiesz co, no przez to właśnie też miałem kontakt z Bilonem. Później się chyba po jakimś czasie do niego odezwałem, że właśnie płytę z Adeckim robimy, to zaprosił nas do Warszawy, żeby tam przesłuchać, pogadać wszystko i w ogóle. Odezwali się wtedy, nie wiem czy kojarzysz, taki label High Time Records, oni byli z Trójmiasta, oni wydawali chyba wtedy Huczu Hucza i Rowera, z tego co kojarzę. Coś mi świta, no. No to też tam miało Dumbo wychodzić przez nich, ale finalnie w końcu bardziej się dogadałem, wiesz, z Alienem, żeby to wypuścić przez niego, coś tam mi nie podeszło po prostu, jeżeli chodzi o tą wytwórnię, to już chyba też później jakoś bardzo szybko umarło. Mhm. Kto tam jeszcze, jeżeli chodzi o kontakty był? Ciężko. No bo później wyszło Dumbo, tam rok później z tego co mówisz, tak? Tak. I tak. Na przykład kto tam był na featuringach na Dumbo? Wiesz co, na Dumbo... To jakby miało jakieś połączenie z taką akcją. Kobik był na Dumbo. Tak. Był Solar Kobik. Był na Dumbo. I to jakby te kontakty z nimi nawiązałeś właśnie przez tą akcję, czy... Odzywałeś się po prostu po tym, po jak się to nazywa, no po tym całym konkursie, no tam wiesz, jeszcze Biak się chyba nawet odzywał wtedy też. No dużo takich osób, ciężko teraz mi naprawdę to zliczyć, ale wiesz, to troszeczkę tego było, nie? No i co, jakbyś dzisiaj miał powiedzieć małolatom, czy warto brać udział w tego typu akcjach? Wiesz co, ciężko powiedzieć, bo to tak jak ci mówię, to była spontaniczna decyzja, jak widać, wiesz, nic nie było wyreżyserowane i tak dalej, wydaje mi się, że uczciwie, kurczę, wiesz, brane były wyniki, werdykt był uczciwie wydany, ale no myślę, że chyba tak, no zależy też, wiesz, zależy też, Karim, od tego, przez co to jest zorganizowane, czy wiesz, czy to jest jakieś... Przez jakiś label, okej, spoko, czy coś naprawdę, jeżeli to jest spoko, ale jeżeli, nie wiem, byłoby to organizowane przez kuźwa Biedronkę czy coś, no to kurde, no wiesz, no tak, chyba słabo. No wiadomo, nie, ja z tego samego jestem zdania, że jak wiesz, jak ktoś ci proponuje na przykład hajs za udział w reklamie, to ile to jest reklama jakiegoś fajnego produktu, to czemu nie, no nie, gorzej jak to jest reklama kurwa szynki, no nie, wiesz co. No otóż to, no właśnie, nie, wiesz co, jeżeli chodzi o reklamy i tak dalej, to wiesz co, no to nie jest problem, żeby po prostu zarabiać z tego pieniądze, moim zdaniem, i tak jak mówisz, jeżeli to jest, wiesz, pasztet Duda, co, nie wiesz, że to pasztet, to jeszcze, wiesz, połączenie z tym człowiekiem, no to wiesz, no słabo troszeczkę, ale tak jak mówisz, nie wiem, no jakby się do mnie odezwał, nie wiem, kurde, Nike, Ballantines, kurwa, wiesz, cokolwiek, no to wiesz, dlaczego nie, no nie, ale wiesz. Prosta sprawa. No to słuchaj, no to dobra, no to mamy 100%. Wiesz, póki to jest zdrowe, Kazek, póki to jest zdrowe, to wiesz, można działać. Gorzej, jeżeli, wiesz, przechodzi się już taki tryb typowo materialny, że nieważne co, ważne, żeby był pieniądz, to jeżeli chodzi, wiesz, o moje zdanie, to jest lipa, nie? Osobiście tak uważam. Ja się dokładnie... Z tym zgadzam, jakby w 100%, takie samo mam podejście. Dobra, to w takim razie jesteśmy przy Dumbo 2014. Tak. Czy coś pominęliśmy do tej pory? Nie, wydaje mi się. Nie. Chyba, że masz coś ukrytego w zanadrzu, o czym nie pamiętam. Nie, no ja nie. No ja mówię, no. Wiesz, otwarcie, co wyszukałem, no nie, i co pamiętam. Nie, to wydaje mi się. No to teraz między Dumbo, bo później... Mam taką dość czteroletnią dziurę tutaj. Usher, Adecki z drugiego planu to jest 2018. Tak. Dobrze mówię? No. Czy coś było między? Tak, płyta z Delektą i z Nastykiem, MacGyver. Okej.
To jest, widzisz, też to mam ominięte. Wiesz, w którym roku? Pamiętasz, w którym roku? 17. 2017. MacGyver. Albert, jestem dzisiaj... MacGyver, taka zabawa słowem, wiesz. A, rozumiem. No, miało być jeszcze iPhone później, ale już, wiesz, jakoś tak nie doszło do tego. Koncepcja była, ale... Rozumiem. MacGyver, Mike Tyson. Teraz mi się, nie wiem czemu, ale mi się... Mike Tyson chyba miał jeszcze Sean Price płytę taką ogólnie chyba, nie? A możliwe, no. Wiesz co, ja nie wiem, ja Seana Price'a bardzo lubię i oczywiście ten kawałek Onion Heads to kurde na pamięć. Tak. Ale jakoś muszę się przyznać. No i Heltak Skeltak generalnie też sprawdzałem, ale jakoś, no tak jak podobnie mamy chyba z Seanem Price'em jak z tobą, że nie sprawdziłem całej dyskografii, wiesz, wszystkiego nie ogarnąłem. Natomiast jeden kawałek mi się super podoba, jak się ten koleś nazywa, Skelta Skelta drugi. A. No, on tam ma taki smog, nieważne. Teraz mi wyleciało z głowy, nie będę rozkminiał. Z rozmowy może to wrócimy, nie? Tam wrócimy, no. Dobra, no to co, czyli ten z Delektą i z następnym MacGyver 2017, tak. Następnie Usze Radecki z drugiego planu 2018. Albo 19, tak, no. Albo 19 i 033 Made in Bebe. Jeszcze tak, co? Dokładnie. No wiesz co, mam tam jeszcze coś ponagrywanego, ale na razie leży w szafie, o. No i właśnie dlatego tutaj mamy zapytanie, bo gdzieś między tym wszystkim się pojawia tytuł Stop Klatka, dokładnie, który się pojawia chyba od 2017, jak dokładnie na daty. Czyli rozumiem, że to jest album, który powstaje, ale... Nie, wiesz, album jest dawno skończony, ale jakoś tak, nie wiem, jest kwestia jeszcze dopracować to mix master, jeżeli chodzi o to, na pewno trzeba było tam coś jeszcze przy tym podłubać, to już kwestia jest oczywiście Bartka. No i wiesz co, puszczę to chyba do sieci albo na jakiegoś Spotify'a czy coś, żeby sobie to grało, nie wiem, zaskoczenia po prostu, o tak. Rozumiem. Czy to jest stary materiał, czy jakby częściowo stary, a częściowo nowy? Wiesz co, ja bym nie nazwał tego starym, no dla mnie to już jest stare. Ale dla kogoś to na pewno będzie nowe, no bo wiesz, wiadomo, oprócz tych singli, które się tam pojawiały, nie wiem, kwartalnie, nawet wiesz, nie było jakiegoś mega konceptu, żeby rzucać to datami. O, rzucimy wtedy, bo wtedy, kurde, statystyki będą takie, no, wyjebane, nie? No. Ale, no, tak jak ci mówię, no, rzucę ją. Będzie zrobiony mixmaster, powiem, płyta w sieci, chcecie, sprawdzajcie, może jakiś, nie wiem, niespodziankę do tego dodam, coś wymyślę na takiej zasadzie. Powodzko. No to ja na pewno czekam, zresztą mam przynajmniej dwie albo trzy płyty do sprawdzenia z tego, o czym gadaliśmy, także będę Ushera cisnął. Dobra, powiedz mi takim, czyli zamknęliśmy temat dyskografii. Ty jeszcze coś byś chciał dorzucić? Nie, no myślę, że z tego, co powstało i jest, wiesz, opublikowane, to wydaje mi się, że chyba wszystko. Może coś pominęliśmy, jeżeli tak, to kurczę, no, na pewno mi się nie przypomni. Rozumiem. Albo wiesz, albo było niewystarczająco dobre, żebym o tym pamiętał. Kumam. Nie, no to raczej to ta druga opcja, nie sądzę. Ja myślę, że to wszystko jakby od pewnego przynajmniej momentu, od tego, co ja śledzę, to zawsze wszystko było na wysokim poziomie. Powiedz mi teraz w takim razie, jestem ciekawy, czy masz jakiś ulubiony kawałek ze swojej twórczości? Swój kawałek, który jest dla ciebie ulubionym kawałkiem? Nie słucham swojej muzyki. To znaczy, że słucham, puszczam ludziom, jak nadupcony jestem, może tak, nie? No, słuchajcie, takie coś, o, że super, ale tak to powiem ci, że raczej nie słucham. Albo jest ewentualnie, jak coś, wiesz, nagram w studiu, co poprawić, co jakieś, wiesz, jest jakaś prewka nagrana, czy coś, to sobie przesłucham, a mówię, to bym zmienił, idę, nagram jeszcze raz, bo ewentualnie coś mi tam nie pasuje. A tak to nie wiem, no, wiesz co, dużo fajnych kawałków było, dużo jest takich też numerów, które pewnie, wiesz, patrząc przez pryzmat czasu, nie wrzucałbym na płyty,
ale wiesz, no jakiś tam mały sentyment jest do wszystkiego, nie? Wiąże się to z jakimiś tam wspomnieniami, z historią, z klimatem, który wtedy był, wiesz, puścisz coś, a to wtedy, kurde, było to z tym i wiesz, i jakieś tam fajne historie się z tego wspomina. Cool. Czyli nie masz nic ulubionego. No ja mam na pewno twój ulubiony, to jest mój Pornhorn 2, to jest na bank mój ulubiony numer z twoich. Sztosik. Będzie trójka? Myślisz o tym? Że to będzie takie cykliczne? Nie, raczej nie, nie wiem. Zobaczę, na razie nie mam takiej wczuty już na to, wiesz, żeby się jakoś tam mega angażować, jeżeli chodzi o jakieś tam sprawy tych wszystkich ludzi, którzy mi leżą, bądź nie leżą, po prostu czuję się chyba bardziej z tym zdrowo, jeżeli, wiesz, sprawdzam mniej, wiesz, nie chcę tam szufladkować po ksywach czy coś, bo wiadomo, że ktoś zrobił nie wiem, powiedzmy rok temu kupę, teraz może zrobić coś naprawdę turbo kozackiego, ale no powiem ci, nie śledzę już tak tego, wiesz, staram się bardziej, wiesz, słuchać albo jakichś starszych rzeczy, teraz powracam sobie do jakichś, nie wiem, WWO klasyczki, nie wiem, ostatnio słuchałem jeszcze Pay na Legalu, takich, wiesz, starych polskich albumów, fajnie się teraz, wiesz, przypominają sytuację z osiedla, kurde, kto co wtedy zrobił, wiesz, taki też mały sentyment, ale wydaje mi się, że... Tutaj trochę wchodzimy w moje następne pytanie, które jakby chciałbym, żeby było moim standardowym takim pytaniem, które będę zadawał każdemu. I chodzi mi o top 5 twoich, wiesz, raperów, nie? To są zawsze, zawsze mnie to dziwiło, że w Polsce rzadko takie konwersacje się pojawiają, nie? Że taka była tendencja, nie wiem, może się to teraz zmienia trochę, ale kiedyś była taka tendencja, że ja nie będę mówił, kto jest, wiesz, kto jest moją... Nie, no i wiesz, to wydaje mi się, że nie mam z tym żadnych problemów, żeby no, tak mi się wydaje, że taka była, wiesz, tendencja ogólnie w środowisku kiedyś, no nie? Że jak no, ktoś zapytał kogoś... kto jest najlepszym raperem w Polsce, to każdy mówił ja, albo nie wiem, nie słucham polskiego rapu. Generalnie takie były, wiesz, takie były odpowiedzi, gdzie ja w ogóle nie potrafię sobie wyobrazić sytuacji, w której robisz polski rap i nie słuchasz polskiego rapu w ogóle. To jest, wiesz, co moim zdaniem, wiesz, no pierdolenie, Kazek, nie umówmy się. Pierdolenie. No ja nie sprawdzam sceny, ten, a później, no wiesz... Jeżeli, wiesz, jesteś jakimś tam mainstreamowym graczem czy coś, to na pewno to sprawdzasz i żyjesz tym. Ja, wiesz, w chwili obecnej to, wiesz, obecnej. W sumie od początku to, wiesz, traktowałem to głównie jako zajawkę, no i wiesz, ja nie z tego nie czerpię pieniędzy czy profitów na chleb, bo mam źródło, wiesz, stałego dochodu i nie muszę wcale się, wiesz, tym interesować, ale jeżeli, wiesz, moim zdaniem ktoś tam ze sceny mówi, a ja tego nie sprawdzałem, to wydaje mi się, że wiesz, no trzeba brać chyba do poprawkę, nie? No to w takim razie słucham ciebie, chciałbym poznać twoje top 5, tylko nie chciałbym, żeby to było mieszane polscy i zagraniczni raperzy, bardziej mi zależy na polskim top 5, ewentualnie możemy zrobić polskie i zagraniczne, no nie? Wiesz co, no to z Polski na pewno Włodii. U mnie to samo, na numer 1. Tak. Mimo że nie za bardzo lubię te ostatnie płyty, ale jako za całokształt definitywnie. Za którymś razem bardzo fajnie wchodzi, jeżeli chodzi o mnie, nie? Ten ostatni krążek. Później bym wrzucił pewnie JWP, fajną też robotę robią. I tam już, wiesz, nie klasyfikowałbym tego na poszczególne osoby, tylko ogólnie tam wziąłbym Kosiego, głównie Siwersa i Ero, nie? To jest takie, wiesz, co... Tak, dokładnie. Ale Siwers, Ero i Kosi moim zdaniem, wiesz, sztosowo bardzo, nie? Tak, ja myślę, że oczywiście Ero jest najbardziej jakby znaną postacią, no nie? Ale jak chodzi o skille, to ja tam nie widzę za bardzo różnicy. Tym bardziej, że ten album Huśtawki Siwersa to jest... Mega. Ma taki sztos, tej płyty naprawdę są tyle razy, że się w pale nie myśli. No. Tak, też mi się bardzo podoba. Ja teraz też wydał chyba płytę, no nie? Tak, słuchałem nawet ostatnio i powiem ci, że spoko, fajny. Taki inny troszeczkę klimat niż JWP, takie pomieszane troszkę, powiedzmy, klasyczki z jakimś tam nowszym brzmieniem, ale nawet pomieszane chyba wydaje mi się z tego, co pamiętam, że były jakieś też te brzmienia, ale ogólnie fajny. Parę fajnych takich łączyk chwytliwych. No to Włodii... No, sorry, że ci przerwałem. No, nie, spoko, zamknąłem myśl.
No później, wiesz co, tylko powiedzmy, że to wiesz, jeżeli chodzi o te top 5, to nie klasyfikujmy tego od 1 do 5, że pozycjami kto jest ten, tylko po prostu piątka, nieważne na miejsce, jasne. Nie patrzmy na to, nie? Kurczę, trzecie miejsce, kto by mógł... Mielcki ostatnio mi siedział, naprawdę zajebistą robotę zrobił i nawet, wiesz co, nie wiem, czy mi się nie skusił, żeby go wrzucić do tej piątki. Bo naprawdę, naprawdę zajebista płyta. To jest fajne, chociaż znaczy, no ja się jaram Mielskim od dawien dawna jeszcze, jak on miał ten zespół taki z żywym bendem grał, jak oni się nazywali. Nie wiem, czy... ale to oni wydali tą płytę taką, co była w formie pizzy, kojarzysz pizzy, tą... Dokładnie, no dokładnie to był, kurwa, to ja już wtedy myślałem, kurwa, ten to jest koszt. Tak. A to było mega dawno temu, ja teraz sobie nie przypomnę nazwy tego zespołu. Ale to wrócimy pewnie jak do Helta Skelpa, nie? No. Natomiast to jest taka nobilitacja, myślę, w jego stronę, no bo jakby nie było, to jest drugie pokolenie hip-hopu, przynajmniej. No taki średniak, bym powiedział, jeżeli chodzi właśnie o ten przełom między małolatami a starą szkołą, nie? Taki nasz, powiedzmy, moment, nie? Tak, no, bym to... Chyba tak, no on chyba nawet jest, ja, chyba jest w moim wieku, bo ja nie wiem, ty jesteś który rocznik? 89. 89, no ja jestem 85, to podejrzewam, że on może być między mną a tobą sam gdzieś. No to tak powiedzmy, przyjmijmy, że... W tym samym okresie, co my. No ale wiesz co, no ogólnie jeżeli ten, to nie, że na przykład ten komik z depresją, tak się nazywał album wcześniejszy, to on mi tak jakoś, nie wiem, nie podszedł do końca, ale ogólnie za... Numer zero? Jaki ten numer zero był tam? Tam był zero taki numer, kurwa, dla podwórek? Coś takiego? Chyba tak. No, tam był, to był, kurwa, mega. Parę kawałków było fajnych, ale wiesz, cała płyta jakoś tak mnie nie ujęła, więc... Ale ogólnie za całokształt myślę, że do piątki bym go wrzucił. Zajebiście. To mamy już trzech, tak? Może Palucha bym tam też umieścił? Jako takiego self-made mana, kurczę, który, wiesz, który od jakiegoś tam... Wiesz, tak naprawdę od niczego doszedł do wszystkiego, więc myślę, że za całokształt myślę, że mógłbym go tam umieścić na pewno. Spoko, myślę, że biznesowo tak. Ja osobiście nie, jakoś do top 5 to jakby w moim odczuciu ja bym Palucha nie wrzucił, ale no ale kurde, nie da się ukryć, że wiesz, rozbija bank na dzień dzisiejszy, no nie? I no, to może być po prostu tylko moja i wyłącznie jakby taka, wiesz... osobista po prostu, no albo coś lubisz, albo nie lubisz, no, może Paluch po prostu... Nie, to ja myślę, że wrzuciłbym go. Nie mówię, że wszystko mi siedzi, bo nie jest tak. Na przykład ten, nie wiem, ten kawałek, który wyszedł teraz jakoś ostatnio, ten tam na osiedlu dużo ludzi jest, ten jakoś tak nie podszedł mi to do końca, nie? Nie podeszło mi to do końca, ale ogólnie, no wiesz, no bardziej, więcej dobrego niż złego, moim zdaniem osobiście, nie? Jeżeli chodzi o twórczość. Ja nigdy nie poznałem kolesia, ale no nie da się ukryć, no kurde, ile on tych płyt, on ma ponad 10 płyt na bank, no nie? Myślę, że nawet więcej, no. I wiesz co, no, ale ogólnie mega pozytywny, fajny gościu, skromny chłop przede wszystkim, wiesz, parę razy miałem okazję się z nim przeciąć tam na jakąś szamę, czy na jakiś after, czy coś pogadać. I złego słowa mogę, wiesz, nie powiem, nie? Naprawdę mega fajny gościu, jeżeli chodzi o jakimś tam, wiesz, powiedzmy... Spoko, nie. Ja generalnie, wiesz, jak ja widzę to, będę się pytał wszystkich, tak jak ciebie się pytam o top 5 i albo się zgadzam, albo się nie zgadzam i się będziemy kłócić, no nie? Ale z Paluchem myślę, że można się zgodzić, no kurde, no to... Ciężko kwestionować jego po prostu, wiesz, no bycie na topie, no nie, i konsekwentne dążenie do celu. Nie, no jasne. No i pięć, kurczę, no to już by wypadało coś bardziej klasycznego rzucić teraz jeszcze z takich... ciężko mi powiedzieć teraz to. Może Sokół za całokształt? U mnie też są. Też bym go tam rzucił. No jednak WWO i te, wiesz, późniejsze płyty. Ta druga płyta z Marysią mi się kompletnie nie podobała, bo tam były, może, jeżeli chodzi o mnie, z dwa fajne kawałki.
ale ta pierwsza płyta z Marysią... Nie, na tej drugiej. Tak. I tekstowo w ogóle tam jest taki rozpierdol głowy w ogóle, że to jest, wiesz, to się wydaje, a, że spierdalaj, że coś tam, ale kawałek jest tak smutny przecież, że to jest jakiś kosmos, nie? Tam tekstowo po prostu poleciał ciężko. Ale... Tak, myślę, że Sokoła. Definitywnie. Tak naprawdę, wiesz, nie, odrzucając jakieś takie, bo tak, jak ja patrzę na top 5 to jest dla mnie taki, wiesz, ktoś, kto jest top 5 musi być spoko za całokształt, rozumiesz? Jak ktoś nawet jest raperem, ale właśnie załóżmy chodzi na, wiesz, reklamuje szynkę i robi, wiesz, oprócz zajebistego rapu robi disco polo, no to nie może mieć u mnie wjazdu na top 5, no nie? Wiesz co, ja powiem ci, że na przykład A on pomimo, wiesz, może tam jakiś minimalny miał tam takie wtyczki typu to w aucie i tak dalej, co może być też odbierane mi tak albo tak, no nie? Na Bangu się należy za cały, za Zip Squad, za WWO, za Prosto jako wytwórnię, wiesz. Za Solubaczki. Tak. I on bo nie ma... To co było oddzielne WWO, że Jentkery osobno i ten, to jednak też bym zaliczył jako płyta solowa, nie? Bo bez dwóch zdań wtedy, no kurde, no tej płyty Jentkera no przesłuchałem może raz, dwa, nie? Dwa razy maksymalnie. No już wtedy było widać już przepaść, no nie? O ile mamy radę, nie było jeszcze tak tego słychać, mi się wydaje, takiej, wiesz, przepaści. Nie, no wiesz, to było tak, ja to osobiście, o, tak jak teraz mam, na przykład Małach i Rufus, nie wiem, słyszałeś, czy nie słyszałeś? Kozak, lubię ich. To jeżeli chodzi o nich w dwójkę, działają spoko, fajnie to nawet brzmi, jeżeli chodzi o solo, no to ja na przykład Rufusa nie mogę, stary, nie. No widzisz, a ja... Bo mi się wydaje, ja tak dużo też muszę przyznać, że nie słuchałem ich, ale słuchałem wystarczająco, myślę, żeby się trochę wypowiedzieć. Mi się wydaje, że Rufus ma taką specyficzną stylówkę, która trafi do szczególnych ludzi, bo on ma takie bardzo, jakby to powiedzieć, połamane rymy, wiesz co chodzi? No takie, no, żeby nie używać słowa kwadratowe, nie? Prawie, że to jest, nie ma takiego flow, tylko on ma tu ten rym, tam ten rym i to jakoś się... Albo nie ma wcale, ale wiesz, z kim mi się to kojarzy, ta stylówka, nie wiem, czy się zgodzisz, z Old Dirty Bastardem trochę, mi to tak podeszło, no, bo... Może być, no. Bo Old Dirty też tak właśnie rapował, że czasem, kurwa, nie wiadomo, czy to było do rymu, czy wiesz, czy do taktu, ale jakoś to tam się działo, tak mi się to kojarzy. Dobra, no to co, no to mamy Sokoła Kopińskiego. Zajebiście. Chcesz zrobić USA, czy tam w ogóle zagranicznych? Dawaj, ja chętnie usłyszę od ciebie. Jak z... No to Biggie na pewno. Bo nie wiem, jakoś za Tupakiem nigdy nie przepadałem, nie siedziałem. W ogóle powiem ci, że rzadko, nie podoba mi się w ogóle tak naprawdę klimat, wiesz, West, nie? Nie siedzi mi te piszczały jakoś tak, no nie jaram się, nigdy się tym Snoopem nie jarałem, czy coś, także bardziej właśnie brudny Nowy Jork, nie? W tą stronę. Chociaż nie powiem, bo ostatnio, no, to znaczy ostatnio, no ten, jak on ma teraz, czekaj, zginął on... Nipsey. Tak, Nipsey Hussle, nie? No to on spoko, kozaczek i to fajnie sobie ten, nie? Taka gangstera przewózka, spoko, ten trap połączony z tym, to już troszeczkę inaczej brzmiało. A Kendrick, nie? Proszę? A Kendrick ci nie siedzi? Nie specjalnie jakoś. Nie za bardzo. Ja oczywiście też bym postawił Nowy Jork zawsze wyżej niż West Coast, ale... No ale nie, no bym skłamałbym, jakbym powiedział, że nie lubię Snoopa. Snoopa uwielbiam. Kendricka też lubię, no. To znaczy, na przykład Snoopie, nie wiem, czy widziałeś dokument, fajny był. Snoop Lion chyba się nazywał. Nie wiem, czy na Netflixie, czy gdzieś ten. Chyba to oglądałem kiedyś, ale to było przy tej, jak on się zrobił z Regowca. Tak, przy tej metamorfozie, dokładnie. Ale powiem ci, że spoko się to oglądało. Wiadomo, że tak troszeczkę z przymrużeniem oka, ale wiesz, ma gościu swoją jazdę i tak dalej, wiesz, no szanuję, nie? Nawet teraz ma, nie wiem, czy sprawdzałeś, ostatnia płyta, on zrobił płytę gospel całą w ogóle. To nie widziałem. I wiesz, i o ile ja na przykład nie znam ani jednego gospel wykonawcy, no nie, znaczy nie mogę ci powiedzieć, że patrzę na featuring i mówię, o kurwa,
tego mana featuringu. Ten gość tworzy gospel, nie? Natomiast, no, natomiast nie wiem, czy tam ci się przewinęło, tam pomagam trochę od czasu do czasu takiej wokalistce Miss Lolo robić album w Hongkongu. Ona jest z południowej Afryki, nieważne, w każdym razie ona dorastała, wiesz, ona nie jest za bardzo hip-hopowa, ale dorastała na ale na ale co, jaki gatunek muzyki ona tworzy? Afrobeats. Mhm. Afrobeats. Możesz taki wysłać później na link jakiś, to sobie sprawdzę. No, jasne. Więc ona jakby dorastała na tym gospel. Ja pamiętam, że jej mówię, ty, Snoop nazwał, nagrał płytę gospel, wiesz, posłałem jej linka, a ona mi zaczyna pisać, ja pierdolę, że ten featuring, wiesz, że to tak było trochę jakby, tak jak ja bym zrobił album i miał na featuringu, wiesz, Włodiego, Sokoła, JWP. No rozumiem, no tam pionierzy powiedzmy gospelu, nie? Dokładnie, no i cała płyta jest właśnie z takimi ludźmi, no. No dobra, bo ci przerwałem znowu, nie będziemy słuchać Snoopa razem, to kto następny w takim razie? Biggie? Wu-Tang pewnie, na pewno. Czy jakiś masz ulubionych tam? Wiesz co, bardziej chyba z Method Man z Redmanem, nie, jeżeli chodzi o Wu. No, Method Man jest moje top 5. Method Man jest, kurde, ciężki skurwol, ale powiem ci, że Redman ostatnimi czasy też, kurde, zaczął robić robotę, nie? No. Znaczy, Redman w ogóle, ja nie wiem, na ile ty śledzisz takie wywiady, wiesz, jak są na przykład z amerykańskimi raperami, to Redman to w ogóle jest takim, kurwa, gościem, że on jest wymieniany w tych wywiadach, wiesz. Ktoś tam ma wywiad i zawsze jak się jest zapytany o jakichś tam raperów, to wszyscy mówią Redman, nie? Że Redman to ma takie teksty, że każdy, kurwa, słuchał i kurwa, już myślałem, że nikt nic, kurwa, nie wymyśli, co mnie zaskoczy, a tu Redman. Ja mówię, no wiesz, oni z Method Manem moim zdaniem zajebiście się uzupełniają. To jest taki, kurde... No nie wiem, czy wiesz co, nie pokusiłbym się, czy lepszy duet jakiś był na scenie. A słyszałeś historię, jak grali koncert w Bielsku i nasz kolega, chyba nasz wspólny kolega, nie wiem, czy znasz tą osobę, nie chcę go tu, wiesz, wrzucać na mnie, ich odbierał z lotniska i nie miał jarania przy sobie? Znasz tą historię, czy nie? Kurde, wiesz co, nawet nie słyszałem chyba o tym. Ja ci powiem, że ja słyszałem tą historię. Że ja to słyszałem w ogóle, kurde, od kogo ja to słyszałem, nie wiem, czy nie od Felixa, Dychach, albo od Kaliego kiedyś, bo to, nie pamiętam, kurde, albo od nich jeszcze i nie wiedziałem, że to był nasz wspólny kolega, oni mi mówili, że jakiś kolej z Bielska, wiesz co chodzi? No. Ja kojarzę sytuację. No. A później nasz wspólny kolega mi o tym opowiada i mówi, to ja byłem, a ja mówię, ja pierdolę, jak mogłeś jechać po Redmana i Method Mana, nie mając jarania ze sobą? Słyszałem, nawet nie wiem, czy mi to tego nie opowiadał młodzian, nie? No, możliwe. Nie kojarzę teraz. No ale co, no, wiesz co, na pewno KRS-One, nie? To też jest, wiesz, kurde, teacher. My możemy już mówić, że prawie znamy KRS-a, rozumiesz? Przez jedną osobę KRS jest naszym kumplem. Dokładnie i nie bez powodu podałem tutaj osobę KRS-One'a, żeby zrobić promocję. No. Ja się mega jarałem, kurwa, jak ja... Nie, no Stosik. Ja pamiętam pierwsze kawałki KRS-a, to słyszałem chyba, miałem zajawkę jeszcze na tkę i wiesz, Tony Hawk był grany i tam jakieś numery KRS-a było chyba w tonem dwójce albo w trójce. I wiesz, i później, kurde, wiesz, tam posprawdzałem wszystko zajebiście ten i teraz, kurde, taka sytuacja, no kosmos, rozjebany, nie? No wiadomo, płytki też, wiesz, posprawdzamy. No. To jest jakby nie do pomyślenia, to tak samo jak ja miałem okazję raz z DJ-em Crashem kiedyś rozmawiać, bo on grał, kojarzysz, z Japonii? No akurat grał taki, no to jest taki DJ Crash, to jest taki DJ 600 volt, wiesz, w Japonii. Tylko większość robi instrumentali, ale ma tam też raperów na różnych płytach. No to ci się, słuchałeś tej płyty Michosa, Food Truck, instrumentalnej? Coś słyszałem z tego albumu, nawet nie wiem, czy całego albumu nie przesłuchałem, ale no tak, żeby z nazwy, powiem ci, że nie pamiętam ten. Wiem, że tam był Turkus chyba okładkę nawet by tego robił, nie? Tak, no. To mniej więcej taki klimat bym powiedział, że Crash mniej więcej, no nie? Dużo instrumentali od czasu do czasu. Wiesz, Michos też ma dobry klimat, nie ma co, nie? No raczej. Ja zawsze mówię, Michos, you are my little Polish DJ Crash, no nie?
Dobry. Zajebiście. No i właśnie miałem z nim okazję kiedyś gadać, bo w Hongkongu grał na imprezie tam chwilę, wiesz. I to są takie właśnie momenty, że wiesz, że słuchałeś tego w Polsce gdzieś tam, kurwa, na osiedlu, mając, wiesz, 5 zł w kieszeni, kurwa, i podarte spodnie w 90, kurwa, nie wiem, 6 roku, a tu nagle sobie możesz pogadać z typem i... No kosmos, nie, dlatego wiesz, no młody, wiesz, zajebiście po prostu, nie? Dla samego opowiadania dzieciakom później, nie? No raczej, że tak. Tym bardziej, kurde z legendą, wiesz, amerykańskiej sceny, nie? No, a ja nie wiem, jak on tam rapuje, jak ten tekst leci, ale on normalnie go wymienia w młodego... Tak, jest. Jest Melody? Jest, Melody. No, nie, fajnie. No dobra, no to co, to mamy... Kogo tam mówiłeś? Biggie, Metoda Manzredana, no. KRS i później mamy jeszcze dwie, tak? No. Na pewno, wiesz co, na pewno za skillsy bym wziął Vinny Paza do tego, doliczył. No definitywnie, no. Nie ma co się przyczepiać do tego. I też fajnie, ale fajnie, bo kurde też wyświetleń nie robi, nie? Też można sobie fajne... To jest rzeczy undergroundowa, niszowa rzecz, no nie? No. To jest takie, wiesz... To jest wariat. No, bardzo niszowe, no. No i nie wiem, może Beagle? Beagle, no. Beagle ma parę takich numerów, że kurwa mogę tego słuchać non-stop, no nie, jest taki freestyle kawałek. Tak. Kurwa, ja pierdolę, ja tego słuchałem, stary, chyba z 50 razy w kółko, jak tu pierwszy raz usłyszałem. No, ja sobie chyba też, nie wiem, pamiętam, z miesiąc temu odświeżyłem jego ostatni ten album. Jak się wybrałem na wycieczkę, mi się udało polecieć do Nowego Jorku jakieś tam, nie wiem, ze 2-3 lata temu. To pierwszą rzecz, co zrobiłem po wyjściu z hotelu, wziąłem metro na Harlem i sobie pojechałem tam zdjęcie cyknąć z tym, wiesz, tym muralem takim, co jest na okładce tej drugiej płyty. Kurde, no wiem, Stany, fajna rzecz zwiedzić. No, ja tam, wiesz, pojechałem tam i tam świeczki, wiesz, znicze porozstawiane, no, także cyknąłem sobie fotkę, ale już się tak, wiesz, szybko się zawijałem stamtąd, bo jakby... W sumie nie dziwię się jakoś, nie? No, ale no nie, Beagle jak najbardziej. No widzisz, no to kurde, nie mam się co z tą kłócić, bo generalnie twoja obydwie te piątki ze wszystkim się chyba mogę zgodzić. Najbardziej bym chyba może kwestionował tego palucha, co wymieniłeś, ale... Na kogo byś według ciebie zamienił? Na kogo byś podmienił? Wiesz co, no ja mam trochę inne, ja mam... Widzisz, ale ja mam takie top 5, z którym ty też nie zgodzisz, bo pierwsze mam, wiadomo, mam Włody, drugie mam Soku, to ty też miałeś, trzeciego bym rzucił PZ-a, nie wiem jak się odnosi. O kurde, widzisz, zapomniałem, tak, no, też Stosik. No. Trzeciego bym rzucił PZ-a, czwartego, ale z czwartym ty się nie zgodzisz, słuchając twojego pierwszego porn whore, bo czwarty byłby dla mnie Focus, no nie, na przykład. Mm-hmm. To znaczy, wiesz co, no to czasy odległe było, minęło, tam troszeczkę było niesnasków, troszeczkę nawet nie tyle co ze strony Focusa z Rahim, ale jak było zdolne. I... A ja nie wiem o tym nic. Chcemy rozmawiać na temat, czy... Nie, wiesz co, nie wiem, no nie ma co teraz już tego, wiesz, jeżeli byłoby to na świeżo, można by było mówić, teraz już, wiesz, lata minęły, ja, wiesz, też nie jestem człowiekiem, który by, kurde, tam... wiesz, pało nienawiścią przez nie wiadomo jaki okres czasu czy coś. Było wtedy to było na świeżo, wtedy ruszałem, teraz nie ma sensu, teraz wiesz. Spotkałbym się z nimi, pionę bym zbił i nie widzę żadnych tam, wiesz, przeszkód. Ja natomiast wrzucając Focusa na... Chociaż szanuję, no oczywiście, wiesz, za kinematografię i tak dalej, no to kurde, wiesz, no gdzieś tu nawet mam, nie wiem, czy tu, czy w piwnicy jeszcze ten ostatni koncert, co mieli w Spodku, no to wiesz, to słuchałem, nie powiem, że nie, no bo wiesz, skłamał. Ja natomiast zgodziłbym się z innym stwierdzeniem, z takim, że Focus na swoich solowych płytach, a Focus na płytach Pocahontas to są dwie, może poza pierwszą płytą Pocahontas, to są dwie różne, wiesz, osoby, jakby, wiesz, nie ma porównania dla mnie to, jak on przewija na prewersjach, a to jak na przykład tam jest, nie wiem, na ostatnim Pocahontas, czy tam przedostatnim, nie? Że to, że prewersje to jest, kurwa, jedna z płyt, wiesz, dziesięciolecia dla mnie, a to rzeczy na Pocahontas tak jakby, wiesz, trochę to tak mi się mieni jako coś napisane na kolanie w 5 minut, wiesz, jakby nie.
Tak, z czym tak, nie tak. wiem, no wiesz co, ja nie śledziłem w ogóle później poczynań za bardzo, ale no pierwsze dwie płyty na pewno, te kinematografia i ciąg dalszy, to sztosik, później te prewersje, to było chyba, to była ta biała okładka taka chyba, nie? Tak. To było, tak? No to było jeszcze nawet spoko, no później był ten incydent z Dodą, to jakoś tak nie bardzo mi to podeszło, chociaż wiesz, rozumiem, że wiesz, w Stanach też robią takie miksy i tak dalej, no ale akurat nie wiem, czy to był dobry zabieg, to jest, wiesz, jego sprawa. No, na... To był chujowy kawałek po prostu, jakby zrobili zajebiście, no, to było sztos, tylko ten kawałek... No, widzisz, na przykład ostatni, chociaż PZ wypuścił to Nisko jest niebo, co prawda, wiesz, to był fragment wycięty z jakiegoś tam utworu Kai czy coś, ale to był, czekaj, nie wiem, kto tam, Aury robił bit, nie? Bardzo możliwe, nie wiem, ale bardzo możliwe, bo on no, robił... To jest zrobione, że to jest jakiś rozpierdol pały, nie? Tak. Prawda, mega. Definitywnie. No a jako ostatnią osobę w tym moim top 5 to bym wrzucił Waldka Kastę. No, Kasta jako Kasta, kurde, to technicznie wtedy to wiesz, to... Tu nie zapomnę, 13, no nie, z tym zdjęciem jego córki na okładce, to... To tam akurat było parę kawałków może z tego, ale jakoś tak jako całość to nie wiem, mi nie do końca, wiesz, jakoś to siadło, nie? Nie było złe, ale to, tak jak mam takie, nie wiem, wiesz co, ja mam tak z niektórymi artystami jak z Ostrym, wiem, że oni są dobrzy, naprawdę bardzo dobrzy, nie do końca mój gust, ale no zasług nie możesz odmówić gościowi, nie? Bo jeżeli chodzi no. o Ostrym, to jest, kurde, wiesz, no też można by było go wziąć w taką Hall of Fame, kurde, polskiego rapu, na pewno zamieścić, kurde, nie wiem, w top 10 za wszystkie, wiesz, kurde... Pewnie tak, nigdy w moim. Ale wiesz, no na przykład ta sytuacja ostatnio z tym, wiesz, nauką rapowania, kurwa, no to wiesz, to już tak jakoś, nie wiem, no. Nie, no on robi dużo przypałowych akcji. Im dalej w las, tym więcej jest przypałowych akcji. I, ale już nawet to pomijam, bo to już wiesz, bym musiał tutaj spącić i jakieś tam były jeszcze takie prywatne rzeczy, których też nie za bardzo może tutaj na forum. Jeszcze mam taką anegdotę, ostatnio widziałem, jak Boski Roman też założył szkołę rapowania, także wiesz, no polecam. Ten to z kolei chłop, to mi się już, on mi już nigdy nie zniknie z głowy, kurwa, po tym teledysku w wannie. Widziałeś to? No to ja już tego nie wymarzę. Jak on by, kurwa, nawet zaczął rapować jak Eminem jutro, to już, kurwa, zostanie u mnie w bani na zawsze. Rozumiesz? No, ale wiesz, ale to może, dobra, ale wiesz co? Chodzi o tego, taką rzecz powiem, że ja cenię takich raperów i takich raperów wyrzucam na przykład w swoje top 5 i jakby są moimi, czy tam byli, wiesz, idolami z dzieciństwa, którzy jak rapują, to ja mogę powiedzieć, że oni, kurde, on tak przewija, że niby było ciężko, tak, że robią, że mają coś w swojej twórczości takiego, co dla mnie jest trudne do zrobienia, albo ja, wiesz, widzę w tym coś szczególnego, no nie? Natomiast jak o Ostrego chodzi, pomijając produkcyjnie, bo myślę, że produkcyjnie to jest jeden z głównych sztosów na tej scenie i on by mógł być, jak on by nie rapował, to on by mógł być Magierą generalnie, mi się wydaje. No, dokładnie. A powiem drogą, ja to fajnie, że się, wiesz, obudził jeszcze jakiś rok, dwa, trzy lata temu, bo kurde była posłucha, a też robi teraz takie rzeczy, że się w głowie nie mieści, nie? Produkcyjnie. No, natomiast Ostry jako raper, to ja nic tam nigdy, kurwa, nie widziałem takiego, wiesz, co by mnie miał rozpierdolić i nigdy tak to zostawię, po prostu Ostry nie ma takich tekstów, które ja mogę teraz ci z pamięci powiedzieć, że bum, a ten pamiętasz z tamtej płyty jak leci to i to, no nie, że Ostry po prostu jest taki zlepek tak. Tego wszystkiego, ja nic mi się nie przypomina. No, ale umiejętności też, wiesz, ale umiejętności też nie można odebrać, nie? Na pewno, no na pewno. No i tam ta freestyle'owa rzecz wcześniej. Tak. No, a ze Stanów? Ze Stanów, no na pewno... Ze Stanów się zastanów. Nie, no ja wiem, bo ja już sobie rozkminiałem to wcześniej. Jak się mam pytać ludzi, no to wiem swoje, wiesz, Także ze Stanów na pewno Rakim numer jeden. Mhm. Z tym, że Rakim od tej płyty tam The 16th Letter,
coś tam. Ta płyta taka, co była, co były dwupłytowy album, jeden to był album, a drugi to był jakby takie the best of z tych wszystkich starych rzeczy, co miał z Ericiem B, nie? Bo ja tych właśnie, bo ja tych rzeczy z Ericiem B, tych takich super oldschoolowych, wiesz, na tych takich surowych bębnach, to ja nie mogę tego słuchać. Tak samo jak, wiesz, nie mogę słuchać Run DMC za dużo i tak dalej. Po prostu no nie mój vibe. Ja ostatnio właśnie miałem taką fazę, że sobie wróciłem i albo Run DMC i Beastie Boysów słuchałem, to powiem ci, że fajnie. No nie, no Beastie Boys trochę, kurde, to jest wyjątek akurat, bo Beastie Boys, ten album License to Ill, co ta okładka jest ta sama, co później Eminem przerobił na Kamikadze, no nie? Tak, to był mega szczos. No to kurde, no to Rakim, na drugim bym rzucił NASA, na trzecim na trzecim bym dał Jaya i tak naprawdę o ile... Proszę? Mówię, ale bardziej nas niż Jay jednak. No widzisz, a u mnie się to zmieniło. Ja jakbyśmy rozmawiali 15 lat temu, to bym powiedział, że nas, tylko nas, a Jay tak, a później jak się bardziej wgłębiłem, wiesz, w rzeczy Jaya, to dzisiaj tak naprawdę daję NASA wyżej niż Jaya, ale tylko przez jakby te, wiesz, stare upodobania, no nie? Natomiast dzisiaj nie wiem, czy mógłbym to tak naprawdę też zamienić, no nie? No pierwszy album Jaya, Reasonable Doubt, to ja to mogę słuchać, no codziennie mógłbym sobie tego słuchać rano, tej płyty, no nie? To jest dla mnie wyznacznik albumu, na którym nie musisz, wiesz, przeskakiwać tracków, no nie? No jest cały, nie? No, także co, Rakim, Nas, Jay, o kim ja tam zapominam teraz, The Roots. No, ja lubię The Roots bardzo. No i Method Man i Redman, tak jak napominałem, to będzie piątka. No i mam swoją szóstkę, no nie, którą tam dokładam, Gangstar, no nie? Tak. No. Bo Gangstar jednak po prostu się odcisnął na mnie duże piętno. Nie, i tak no, W Stanach ciężko. Jest za dużo tego dobrego, kurde, żeby to pomieścić tak naprawdę w piątce, nie? Dokładnie, bo tak samo... Przypomniał sobie, o kurde, no to jednak było, wiesz, w dyskografii i ten, no bo Guru z premierem to jednak, wiesz, no też tam porobili trochę dziadostwa, nie? No raczej. W pozytywnym, wiesz, aspekcie oczywiście, nie? No. Dobra, zostawmy, bo kurde, z tobą miał być wywiad, a ja tu pierdolę swoich, wiesz... Dobrze, nie, no wiesz, no... Pytanie, szybka, raczej proste pytanie, a ty mi odpowiedz. Co myślisz na temat Fame MMA i za ile byś się poszedł napierdalać? Za nic w świecie chyba. Powiem ci, że wiesz, no, jeżeli chodzi nie wierzę. O pieniądz, to każdy, nie ma tak, że wierzy. Ja myślę, że każdy ma swoją cenę. Bo tak jest, na pewno tak jest. No, dlatego się pytam, za ile. Nie? Ale... Nie wiem, wiesz co, to jakoś tak chyba, nie poszedł, nie wiem, ciężko mi się sprecyzować, wiesz co, nie wiem, może gdzie indziej jakiś, kurde, inna organizacja czy coś, to może bym to przemyślał, ale no nie trafię, to jest fajne, wiesz, siąść w domu, kurde, napić się z ziomkami wódeczki, kurde, czy tam coś popalić i się ponapierdalać z ludzi, nie, ale no tak, żebym tam startował w tym, to nie widzę w tym. No chyba, żeby powiedzmy to była jakaś, nie wiem, charytatywna opcja czy coś, że pieniądze z tego, wiesz, idą na, nie wiem, dom dziecka, kurde, gdzieś tam, czy na schronisko dla zwierząt. Wiesz co, no to bym przemyślał, ale tak, kurde, jakby mi przyszedł, nie wiem, tam jakiś któryś z tych włodarzy, nie wiem, kto tam nawet jest właścicielem tego i powiedział, słuchaj, stary, masz tutaj, nie wiem, 200 koła, ten, to nie. Myślisz, że nie? Ja bym poszedł za 200 koła. No, kurwa, normalnie bym to potraktował tak, żebym, wiesz, wszedł tam jak, kurwa, Tom Hardy, kurwa, w tym filmie, nie pamiętam co, wchodził na rynek, wpierdol i zjazd, no nie, albo bym dostał wpierdol, tam nie wiadomo, no nie, ale generalnie za 200 koła, nie ja na to wiesz, jakby mi ktoś powiedział, że dostaje za to 200 koła do ręki, no to, kurde, to bym to normalnie potraktował, bym se wymazał z bani, że to jest Fame MMA, chuj by mnie obchodziło, z kim ja tam walczę, tylko by wiedział, że o tej w ten dzień mam spaść na godzinę. Ja nie wiem, bo wydaje mi się, żebym później się sam ze sobą źle czuł, jeżeli chodzi o to. Nie, nie no kurwa, za 200 koła byś sobie kupił takie kurwa auto, żebyś się dobrze czuł. No dobrze, może następne pytanie. Przekonałem się czy nie? Jeszcze tak nie do końca. No, ja samochód traktuję, fajnie mieć lepszy, wiadomo, ale to jest jakby bardziej, wiesz, środek lokomocji niż powód do lasu.
No rozumiem. No dobra. No dobra. No dobra, powiedzmy, że ci kupuję, że kupuję tą odpowiedź, ale kurde, nie wiem. Nie mówię, że nie, bo wiesz, jeżeli chodzi, tak jak ci powiedziałem wcześniej, każdy ma swoją cenę, ale akurat nie wiem, czy jeżeli chodzi o Fame MMA, to bym w ogóle się, wiesz, brał to pod uwagę. No dobra. I respect your answer then. Powiedz mi w takim razie, czy w Polsce są jakieś fajne media hip-hopowe? Cokolwiek mając na myśli, czy też radio, program w radio, strona internetowa, kanał na YouTube. Jak chcesz szukać... Rap News ostatnio widziałem. Rap News, coś takiego jest, nie? Rap News? No, no to wydaje mi się, że wiesz, Siwy, tak, Siwy tym to prowadzi. Czy no. Jest właścicielem coś, to widziałem, że oni tam, wiesz, idą w jakieś chyba konkursy, kurde, jakieś tam wywiady, tam zresztą Wini fajnie ten, nie wiem, czy widziałeś Winiego z tym mikrofonem. Widziałem, rozjebał mikrofon. Rufino też fajnie tam przewinął, nawijał zwrotkę na tym, na live'ie właśnie. Kto? Rufino. A, to nie widziałem, bo wiesz, ja tak nie wybiórczo sprawdzę, coś mi się tam pojawi, a mówię, a nawet nowe to może odpalę, ale tak z takich mediów to wiesz, no wiem, że glam rap istnieje, ale nie wchodziłem tam może z ręką na sercu, stary, z 4 lata. No. Nie wiem, czy hiphop.pl istnieje jeszcze w ogóle? No, hiphop.pl chyba, ja nie wiem, co tam się stało, ale tam przez, nie, raczej tam, chyba to istnieje nadal. Kiedyś wiem, że to była taka główna, nie? Główna taka, tak, kurde, tak. Strona dominująca. Ja nie wiem, nie mam pojęcia, ale tak jak patrzę na tą stronę, to mi się wydaje, że te newsy są jakby tak wrzucane, jakby mi się wydaje, jakby to kupił jakiś label, wiesz, jeden z majorsów i po prostu... Rzucał tam i promował rzeczy, które są związane nie z... Nie wiem, nie wchodziłem. No, mi się wyświetlił ten Rap News jakiś czas temu, a tak to jedynie co sprawdzam tak naprawdę, to jeżeli w jakichś propozycjach albo coś wyskoczą mi nowości na YouTubie, to ewentualnie na Spotify'u, wiesz, jeszcze tam masz tą gatunki, podział tego wszystkiego, to tam jakieś nowości wskakują, sprawdzę. Ale nie, no wiadomo, ale to mi bardziej mi chodzi o rzeczy takie typy, jak nie wiem, no wywiady na przykład. Kto robi fajne wywiady z raperami? Wini jest zajebisty gość, jeżeli chodzi o to. Czasami, wiesz, wydaje mi się, że problematyczną rzeczą jest to, że nie daje za bardzo dojść do głosu osobie, którą, wiesz, podejmuje rozmowę, ale wiesz, fajnie to jest zrobione, bo nie jest to, wiesz, jakoś wydaje mi się, przynajmniej, wiesz, nie jest do tego przygotowany, tylko ta rozmowa tak naprawdę wychodzi naturalnie i, wiesz, jest trochę jaj, coś tam zagada, kurde, wiesz, nie można też powiedzieć, bo chłop nie jest głupi i, wiesz, posiada tam jakąś wiedzę. Więc wydaje mi się, że na chwilę obecną z tych takich, wiesz, mediów rapowych to Solo Wini, a jeżeli chodzi o organizację, to kojarzę tylko ten Rap News, bo naprawdę nie wchodzę już na te strony i nie sprawdzę. Dobra, a w takim razie jeszcze trochę pod ten temat. Ostatnio były Popkillery, nie wiem, czy miałeś okazję oglądać, albo w ogóle to sprawdzać. W zeszłym roku to powiem ci, że dla mnie to żenada była straszna. Żenada była. Mhm. Polecam ci obejrzeć to nowe, ja to oglądałem przedwczoraj w ogóle. Dalej jest, wiesz, ja miałem takie, no, inaczej, co się zmieniło na plus z zeszłego roku, moim zdaniem, to wizualna część, że to jest zrobione, wiesz, już na kilka kamer, jakoś to tak wygląda, że jest to tak. No. Da się to oglądać, no nie? Natomiast ja ubolewam nad tym, że po prostu ktoś dostaje, stary, tą nagrodę. Już pomijam to, że połowa typów, kurwa, się tam nie pokazuje w ogóle, no nie? Tylko odbiera to jakiś tam kolega z ławki, no nie? A już jak ktoś odbiera, no to stary, kurwa, dostajesz tą statuetkę, wchodzą, dziękuję, nara. Wiesz co, jakby, kurwa... Wiesz co, no, jeszcze, że ci przerwę kazek. Cztery zdania złożone, to jest, kurwa, jest poprzeczka nie do przeskoczenia dla nich, jakby, wiesz. Jeszcze ci przerwę, na przykład mnie rozjebało osobiście to, że było wręczanie nagród dla artystów spoza Polski, nie? No, jak to swoje bany. Kurwa, zdobywa nagrodę Eminem czy coś i tam przychodzi ktoś, który, wiesz, nie wiem... To jest żałosne. Nawet ogrodnikiem Eminema nie jest, przypuśćmy, czy coś, i odbiera, no dziękuję w imieniu Eminema za nagrodę, kurde, Popkillera, no stary, no. To jest żałosne, to jest pojebane, kurwa, fuj.
Ale dobra, ale przejdźmy w takim razie, bo ja tam oni rozdawali nagrody jako w dwóch jakby takich, rozłożone to było na dwie części, że każda kategoria była przydzielana przez gremium i przez publiczność. Nie? Omijam to, co publiczność mówiła w ogóle, no bo to wiesz, jakby nie ma, wiesz, lepiej się ustosunkowywać do 30 osób, które tam przynajmniej jakieś mają pojęcie, no nie? No, więc przelećmy sobie tylko tak na szybko i powiedz mi, co myślisz. Album roku dostał Quebo na Fide za Romantic Psycho. Słuchałeś tej płyty? Podobała ci się? Wiesz co, żona słuchała tej płyty, ja słuchałem, jak coś tam usłyszałem. Wiesz co, nie bardzo mi podeszła, bardziej siedzi mi ten album, który wydał, co wiesz, z każdego kraju wrzucał teledysk. To wiesz, po prostu pod względem, wiesz, samego konceptu, zrealizowania tego, to nie wiem, czy w Polsce się pojawi coś lepszego, nie? Naprawdę. No nie jest taki koncept przecież Karim miał, kurwa, przed Quebo na Fide, co miał teledyski, kurwa, z różnych krajów. Tak, ale też było JWP i w ogóle, ale wiesz, tam kurwa, nie jest tak, że masz 3-4 klipy, tylko tam jest każdy klip z innego ten, a na końcu ten motyw, co wiesz, co oczywiście, jak wiesz, Picha lubi i tak dalej, co tam była spina z tym, że to nie jest hip-hop i na końcu wyjebał z tym kurwa boom-bapem stary z KRS-One'em, czy ja mówię, no kurde, no grubiej się już nie da, nie, naprawdę kosmos, ale nie, to Romantic Psycho taki jakoś, wiesz co, nie wiem, no tak jest fajne, wiesz, puścić w tle, nie chce gdzieś leci, można posprzątać mieszkanie. Taką mam opinię na ten temat. Okej, rozumiem. No ja bym się jakby, mi się na przykład bardziej podobał ten Romantic Psycho niż ta płyta poprzednia, no ale tak jakby wiesz, tak czy inaczej, no Quebo na Fide nigdy nie był, raczej nie będzie moim, wiesz, ulubionym raperem, żebym się wczuwał, no nie? Natomiast ta płyta była spoko, mi się wydaje. Dobra, single roku, Guzior featuring Oscar Fala. Nie słyszałem. Nie słyszałeś, no. Ja słyszałem tą płytę jako single roku, bym się nie zgodził w ogóle, bo to nie wiem, single roku to ma być coś, kurwa, wiesz, takiego... No widzisz, no jeżeli nie słyszałem, no to... No właśnie, to już, kurwa, samo to ze siebie mówi, no nie? Single roku to musi być coś, nie wiem, jak, kurwa... Jak nieśmiertelna nawilka Zip Składowa swego czasu, nie? Albo damy albo, radę. Nie wiem, albo Paluch, Oko, albo, kurwa, no, Sitek, ten, kurwa, co on tam miał, ten taki, wiesz... No ten taki, kurwa, w chuj znany kawałek, ten Sitka. No nieważne, no, ale wiemy, o czym mówimy. No, tak. No Bęgier. Nie słyszałem. Natomiast ta płyta Guziora, słyszałeś tą płytę całą? Pleśń Guziora? Ja tego kolesia lubię w chuj. Ja z tych nowych nie słyszałeś w ogóle Guziora. Nie, to ja znaczy, jakiś tam, coś tam w internecie słyszałem, ale żadnej płyty nie sprawdzałem. To ja ci mega polecam. To jest koleś, ja go najbardziej lubię z tych wszystkich nowych, no nie? Jakby z tych mało lat. Raper roku Quebo na Fide, no to już opowiedzieliśmy sobie. Producent roku Atutowy. No powiem ci, że i tak, i nie. Bo nie wiem, no kurde, wiesz co, no ja bym, nie wiem, czy Magierę nie wrzucił, bo on bardzo dużo miał tych produkcji, chociaż Atutowy, wiesz, jest na mega uzdolnym. Chyba to było w poprzednim roku z Magierą, czy nie? Nie wiem, nie pamiętam. Nie wiesz, no. Jakoś tak się nie poczuwałem. Bardziej się wczułem w klimat żenady tego konkursu, całego tej gali, niż zwracałem uwagę na to, na co kto dostaje. Ale nie wiem, wziąłbym pod uwagę na pewno Magierę, wziąłbym pod uwagę 1988, tak? Ten co producent, co zrobił płytę z Włodim. Okej, dobra, to ja tego nie znam, oprócz tego, bo on jeszcze coś, znasz coś jeszcze jego, czy tylko tą płytę? Wiesz co, on teraz wypuścił też z takimi dwoma dziewczynami jakiś kawałek i też powiem ci, że fajnie to brzmiało, nie mam słabą pamięć, jeżeli chodzi o nowe twarze, nie? To nie potrafię ci się sprecyzować teraz, wiesz, kto jak to tam się nazywał, ale brzmiało to fajnie. Ale nie wiem, no ale dobrze, no niech ma, no kurde, wiesz, jest utalentowanym gościem, nie można mu tego odmówić i jeżeli tak zadecydowali, ja nie słyszałem za wiele zbytnio rzeczy, wiesz, śledzę go tam gdzieś na Instagramie. Ja cię powinienem spytać o to, jak ci wiesz, po tym jak posłuchasz Guziora, bo on produkuje chyba większość rzeczy. Aha, to nawet nie wiedziałem. No, dobra. A powiedz mi, no i ostatnia rzecz, odkrycie roku, Miły ATZ. No powiem ci, słyszałem. Ten Czarny Swing się nazywał album?
Tak, zajebista fajne. Płyta. Fajne, fajnie. Ogólnie cała Unda mi siedzi, nie? Fajnie sobie tam rapuje. A to on jest w tym Unda da se jatać? Tak, tak, no. Ja tego nawet widzisz, nie wiedziałem, ale ta płyta Czarny Swing, mega fajnie. Taki angielski wykręcone brzmienia, nie? Tam są na tym. Fajnie się składa. Widać, że wiesz, nie jest to na siłę robione, tylko kurde, płynie sobie gościu po prostu. To jest to, co czuję robić, nie? Co, no. Myślę, że tak. W poprzednim roku tą kategorię wygrał Mata. Co myślisz o tym kolesie w ogóle, jak ci siedzi? Wiesz co, nie wiem, mieszane mam uczucia. Jeżeli chodzi o tą pato inteligencję i później ten drugi pato reakcja, tak? No. To kurde, rozpiździel pały ogólnie, to na mega na plus, ale widziałem później, wiesz, zainteresowałem się, jeszcze widziałem jakiś klip, nie pamiętam nazwy utworu, ale że leżał w łóżku w jakimś różowym pokoju, no to ja mówię, ja pierdolę, no kurde, nie. Także wiesz, i tam tak wiesz, składał tak troszeczkę dziecinnie, taki flow, kurde, no nie wiem, nie siadło mi to, ale no ta patoreakcja i patointeligencja to pod względem, wiesz, marketingowym czy tam rapowym, i jakiś, wiesz, jeżeli chodzi o jakieś FX-y w tym drugim akurat kawałku, te wklejki i tak dalej, no to kurde sztos, nie? Nie doczepię się, nie mam co. Klip, kurde, no Stany 2030, nie? No ja mam podobną opinię, bo ja myślę właśnie o tych też dwóch utworach. Jak myślę o nim, to myślę o tych dwóch kawałkach i dwóch klipach, tak, że sztos. A jak płytę przesłałem tą całą, to jakby nie wróciłem do niej, wiesz? Nie słuchałem w ogóle. Chyba mamy podobnie. Dobra. Będziemy powoli kończyć, bo kurde, gadamy już godzinę 15, ale jeszcze chcę na końcu z tobą pogadać o stricte o Bielsku. Tak. Białej. Kogo warto sprawdzać z Bielska teraz, twoim zdaniem? Kto jest w ogóle najlepszy teraz w Bielsku, oprócz Uszera? Ja nie wiem, czy najlepszy. No, ja tak uważam. Ci uważam, ale... Stary, sprawdzaj mnie, a resztę jebać, wiesz, o co chodzi. Nie? No wiadomo, ale... bo nie słuchasz polskiego hip-hopu, jebać to. Dokładnie, ale wiesz co, nie wiem, no teraz kurde dużo się wybija, wiesz, małolacików, nie? Bober teraz przecież kurczę też jest na fali, tam też chyba w Quality nawet wydaje. To nie mój klimat oczywiście, to znaczy ostatnio wypuścił ten kawałek, co to jest ten drill, coś takiego. To kurde, powiem, no kurde, coś takiego było, nie? W każdym razie. Ostatnią rzecz, co widziałem, to ten z Czarkiem Pazurą, to był kurwa sztos, to mi rozjebało. Tak, tak. No i właśnie, wiesz, fajnie, bo da się robić dobre rzeczy z jajem, także jedną płytę chyba Bobera sprawdziłem, drugą miał mi dostarczyć osobiście, ale no teraz się nie pojawił, więc gdzie jest chuju Bobrze płyta moja? Ja też chcę jedną. No właśnie, to trzeba drugą wysłać, tak nie może być. No ten Bugs teraz też robi robotę. Nie mój klimat kompletnie, ale wiesz, no jest na fali małolacik, więc nie ma co mówić. Na pewno zwróciłbym uwagę na Fira. Też ma takie... No, też ma dosyć takie fajne tam kawałeczki. Fira, że co, F-I-R? F-E-A-R-y, tak jak strach, nie? Aha, okej. Okay. No. Bery też spoko rzeczy robi. Bery przez dwa R. Okej. Okay. To też taki fajny dosyć ten. No i kurczę, nie wiem. Wiesz co, nie wiem. Oli coś zaczął ostatnio wydawać. Widziałem jakieś ten kawałki, ale no nie wiem. No, kibicuję, ale no nie mój klimat. No też tak podobnie mam, ale tam fajnie mu pykło z tym ostatnim kawałkiem chyba. No. Dobrze, wiesz, to jeżeli działa, to znaczy, że jest na to popyt, nie? No to wiesz, to trzeba wziąć i zapierdalać. Nie, ja myślę, że on może fajne rzeczy robić, tylko że on miał takie, wiesz, za długą przerwę mi się wydaje, no nie? I to słychać. Bo on kiedyś, ja kiedyś nawet z nim gadałem, ja go chciałem, wiesz, ja mu chciałem pomóc całą płytę zrobić kiedyś, no nie, i on był taki w ogóle, że nie, bo tam chyba to było zaraz, jak jemu się dzieciaczki urodziły, czy tam, czy pierwsze. No to wtedy wiadomo, człowiek bierze priorytety pod uwagę, nie? No, no ale nie, no ja czekam, ja bym chciał, żeby on po prostu więcej teraz, wiesz, żeby to nie było jeden kawałek na pół roku, tylko żeby poszedł za ciosem i... Nie, no myślę, że teraz jak widzi, że coś zagryzło, to jednak coś z tego, wiesz, da się tam powiedzmy wykrzesać, nie? Zobaczymy. No ale co, no
na pewno Michos pod każdym względem, wiesz, muzycznym i ten. Hmm. Szkoda, że wiesz, nie na płyty nie nagra jakiś tam, może nagrywa, nie wiem, nie mam pojęcia, ale no i fajny raper i producent. No nie, no ja go cisnę, że wiesz, najbardziej to bym chciał, żeby on zrobił producencką płytę z raperami, nie? To jest najlepsze. No, tylko wiesz jak to wygląda, nie będąc producentem, to wiesz jak to wygląda, nie? No niby tak, ale to też zależy, wiesz, zależy z kim chcesz, no jakbyś chciał robić, wiesz, Stedę z Peją i tak dalej, no to pewnie się, wiesz, w cudzysłowie mówię Stedę z Peją, mówię z tymi topowymi, no nie, ale jakbyś się skupił na przykład na choćby raperach z Bielska, czy tam ze Śląska. To pewnie, że z terminowością też różnie wygląda. Nie? No, pewnie tak. Nie? Dobra, a masz ulubioną jakąś płytę z Bielska? Nawet nie, znaczy ciężko powiedzieć, że nawet nie musi być hip-hopowa. No, nawet nie musi być hip-hopowa. Czy masz coś takiego, co z Bielska ci utkwiło w pamięci? No co, no Bielsko, no to kurde, z Dolnym Ridialu, nie? No kiedyś tak, no. Kiedyś tak, no. Dobra, no to dobra. A co się dzieje, jako kluby chodzi? Czy jest jakaś miejscu... Przerwałem ci, sorry. Powiedzisz. Nie. Mówię i przy tym bym pozostał, jeżeli chodzi o MD i ZDP, nie? No, Żółwia. A, przyjmiemy sobie Żółwia, dobra, okej. Okay. A powiedz mi, a co jeśli o kluby chodzi? Coś się dzieje? Jest jakaś miejscówka w Bielsku, gdzie... No teraz wiadomo, lockdown i to wszystko, to nie bardzo, no ale ja wiesz, ja już nie mieszkam w Bielsku dość długo i no. jakbym wpadł do Bielska teraz, to gdzie się fajnie wybrać? Albo na piwo, albo na imprezkę. Jeżeli chodzi o piwo, polecam knajpę mojego ziomala, Sports Arena. Jest na Prezydencie, jeżeli byś tam był, kurczę, jak się ten lokal nazywał? Tam, gdzie Arytmia była kiedyś? Nazywało to? Dekada była. Aha, no tam jakby na dół po schodkach i na lewo, tak? Tak. To teraz jest tam knajpa sportowa, typowo, że możesz, oczywiście full barek jest, wiesz, jeżeli chodzi o alkohole, od piwka, po rumy, szampany, cokolwiek byś, wiesz, czegokolwiek byś nie chciał. Mhm. I wiesz, i knajpa jest typowo z nastawieniem sportowym, fajnie jest, wiesz, koszulki piłkarskie, siatkarskie, piłki, zdjęcia jakieś tam, wiesz, kurde, Mohamedów, a i innych. Wiesz, fajnie zrobione i głównie jest nastawienie na to, żeby sobie przyjść, pooglądać sporty, zjeść hiszpańskie jedzenie. A także... koszanki tam mają jaką? Tapas tam jest, czy co? No też. A, no także wiesz, także bardzo fajne miejsce, klimat, fajnie sobie to chłopaki, wiesz, zrobili po swojemu. Wiem, że przyszłościowo ma też być otwarta góra, mają robić jakieś imprezy, na razie jest sam dół i kurde, no fajnie. Kibicuję mocno, Sports Arena. Ja, no dobra, to jako piwko chodzi, a jako szamkę chodzi? Wiesz co, jeżeli chodzi o szamkę. No kurwa, McDonald's na Partyzantów. Nie, no wiesz, jeżeli chodzi o jedzenie, to na przykład fajna jest knajpa tam koło WP, koło was, ta Trattoria de Tadeo, tak? Tam, gdzie Gesslerowa była. Byłem tam kiedyś, kurwa, ale już mają mnie przejebane, bo czekałem tyle na żarcie, że mówię, kurwa, ty sam chcesz to powiedzieć, 5 razy, kurwa. No to tak, to jest prawda. A ja mam zboczenie, bo ja nie wiem, czy ty wiesz, ja pracowałem przez 6 lat jako szef kuchni, no nie? Mhm. Więc jak ja nie dostaję szamy stary za 20 minut, to kurwa, wypierdalam stamtąd, no nie? A już na pewno nie smaczne, nie? No. Nie wiem, czy doczekałeś do. Nie, no jedzenie było okej, doczekałem, ale kurde, no nie, no muszą nad timingiem popracować na bank, bo to było nie do pojęcia, no nie, to ile czekaliśmy na jedzenie, jak tam byłem. I co tam jeszcze mógłbym ci polecić, jeżeli chodzi o szamę, nie wiem. Nic mi nie przychodzi w tej głowy, w tym momencie, wiesz, do głowy. Dobra, no to mamy po jednym. Wow, że kurde, tam musisz być, to nie. Dobra, a jeśli chodzi o imprezki, że jeśli jest koncert hip-hopowy w Bielsku, to gdzie teraz? Bo ja cię chcę zapytać... Wiesz, o taką... było w celnej ostatniej imprezy przed lockdownem były, to tam naprawdę fajny był dosyć klimat.
A gdzie to jest? Na ZWM-ie. Celna się nazywa? Tak. Co tam było? Pamiętasz, co tam było wcześniej? Bo ja będę tylko pamiętał te wcześniejsze, jak było coś na tym miejscu. Kurde, nie wiem w ogóle, czy tam coś było wcześniej, wiesz? To jest właśnie ten myk. A, ale można zrobić koncert, to jest taki klub na... Tak. I fajny, właśnie fajne jest to, że masz dużo takich, wiesz, jakby labiryntów. I tam, gdzie masz ten pomieszczenie takie typowo koncertowe czy imprezowe, są blaty, powiedzmy, wokół całego pomieszczenia, ale nie masz w ogóle, wiesz, możliwości miejsc siedzących. I to jest moim zdaniem zajebiste, ale w dalszym, powiedzmy, rozplanowaniu tych pomieszczeń, to tam i sofy już masz normalnie, jakieś tam hokery, wszystko przy barze, wiesz, siąść można, spoko. No jedyny mankament takim moim zdaniem, że kurde, alkohol tam jest w pizdu drogi. Żona mnie poprawia, to nie jest Celna, tylko to jest Bliska. O. No widzisz, to dobrze, bo ja się właśnie miałem pytać, bo ta Bliska mi, wiesz, się gdzieś tam przejawiała na Facebooku parę razy. No, ktoś tam. Widzisz, w jakim jestem melanżowym kotem, kurde, jeżeli chodzi o imprezowanie w mieście, że no, to jest jednak Bliska, a nie Celna. Ja to samo, ja się jak impreza, to u mnie wygląda tak, że biorę butelkę bourbonu i se włączam PlayStation i wiesz, czasem jak dobrze gram, to i całą butelkę skończę. Także no tak, u mnie to samo wygląda, duży pokój, house party albo kurde właśnie sports arena. Pamiętajcie, sports arena. No na pewno się wybiorę tam, jak będę w takim razie. A powiedz mi, dobra, to w takim razie ostatnie pytanie. Powiedz mi, czego mam się spodziewać i kiedy od Uszera muzycznie? Wiesz co, kiedy nie jestem w stanie ci tego powiedzieć, bo nie chcę rzucać terminami, bo wiesz, jak to z reguły wygląda, że albo powiesz coś na sztywno, to później wychodzi obsuwa, nie ma tego. Pracujemy teraz nad drugim 033. Mamy już tam coś ponagrywane. Kiedy będzie, to nie wiem. Może się uda w tym roku, jeżeli nie, to na przyszły. Też myślisz, że będzie taka epka 7 kawałków, czy raczej więcej, czy jak mi się wydaje? Nie wiem, zobaczymy. Póki będzie siła, będziemy cisnąć. Jeżeli uznam, wiesz, że już jest coś takiego, co albo czuję, że zaczyna się robić na siłę, albo wiem, że nie będzie pasowało do reszty albumu, to po prostu skończę na tym. Bo ja nie lubię robić tak, żeby, wiesz, nagram wszystko i wszystko wychodzi, to wolę odrzucić powiedzmy 5 numerów i zrobić z tego epkę, niż rzucić powiedzmy long play, z którego tak naprawdę będą 4 numery, z których jestem w pełni zadowolony, a reszta będzie po prostu jako uzupełniacze, nie? No raczej, no na jakość trzeba iść. No nie, dokładnie, ale jeżeli chodzi o termin, to tak jak ci Kazek mówię, no nie wiem, no ten rok lub przyszły, no maksymalnie. Ale to jest generalnie twój główny temat teraz. Tak. Czy ta stopklatka jeszcze w międzyczasie myślisz, że wyjdzie? Myślę, że się pojawi. Też nie chcę rzucać tutaj datami, ale na pewno się pojawi. Dobra, a powiedz mi jeszcze coś, bo o tym projekcie bardzo mało generalnie było gdziekolwiek, o tym 03. Ja wiem, że z założenia to miało być takie undergroundowe i nawet mi się podobało, jak tam założyłeś tą grupę na Facebooku, na której generalnie było info i tak dalej. No ale jak skoro gadamy, to powiedz mi coś więcej o tym projekcie. No wiesz co, koncept był taki, żeby zrobić płytę właśnie pod tytułem Made in BB. Żeby na tym albumie, jeżeli na przykład chodzi o featuringi, wiadomo, że tam możliwość, wiesz, już no po tylu latach jednak, jeżeli chodzi o kontakty, jest więcej dojść, których mógłbyś zrobić, powiedzmy, wziąć graczy jakichś tam mainstreamowych czy coś, ale chcieliśmy zrobić, żeby to był taki lokalny produkt, nie? Dlatego znaleźli się tam, wiesz, i wzięliśmy Stawka, wzięliśmy Kamera, który przecież też fajnie kiedyś zarapował na Psiokrew, nie wiem, czy słyszałeś ten... No kurwa, Kamera. Raczej na tej pierwszej płycie Psiokrew? Tak. No ostatni numer chyba, no nie? Tak. No jakoś ja, tak. Jaki tam jest beat w ogóle? No, wiesz, te jeszcze skrecze z gwizdów góralskich, co są zrobione, nie? No kurde, nie. Wiesz. Kosmos, nie. Tym bardziej co też, wiesz, legenda sceny graficiarskiej w Bielsku, muzycznie też, Kot to też zaprosiliśmy. Na Adeckiego wiadomo wzięliśmy ze względu na to, że no, ziomeczek i też, wiesz, nie rapuje, wiesz, słabo. No, wzięliśmy jeszcze taką jedną Anię Szeń, która tam sobie coś śpiewa, swoje jakieś rzeczy robi. Chcieliśmy wziąć jakiś damski wokal, a wydaje mi się, że wiesz, na fajnym poziomie to jest.
No i płyta, wiesz, kurde, za dużo tych wież będzie. Ale już chuj. No, you know what I'm saying. You know. No, dokładnie. Nie, no kozak, ale no, no, move, sorry. I wiesz, po raz kolejny, wiesz. I postawiliśmy właśnie, tak jak ci mówię, na ten produkt lokalny. Teraz mamy koncept, powiedzmy, na dwie płyty do przodu, jeżeli chodzi o 033. Teraz kolejny album i to jest na pewno, jak się będzie nazywać, to będzie się nazywać Made in PL. I teraz będziemy już brać graczy, powiedzmy, z całej Polski, nie? No, a później już można, a później, jeżeli chodzi już o pomysły, jeżeli chodzi o kolejne albumy, można sobie już to samemu wygenerować, nie? Na razie no, powiedz mi, czy trzon tego projektu jest taki, że młody robi wszystkie bity, ty zawsze rapujesz i Ure robi skrecze, czy to jest tak, czy na przykład, nie wiem, możemy się spodziewać bitu od kogoś innego na następnej płycie? Nie, ogólnie jest, koncept jest taki, że młody jest głównym producentem albumu, Ure robi wszystkie katy, skrecze, wszczyki, patyki i tak dalej, jeżeli chodzi o te, wiesz, dodatkowe rzeczy do albumu, ale młody ma jeszcze otwartą furtkę na tyle, że może sobie dogrywać zwrotki do którego kawałka chce, jeżeli jest oczywiście chętny. Nie ma nacisku, mówię, ty dograj się tutaj, tylko jeżeli wiesz, mówię, no słuchaj młody, masz drogę otwartą, jeżeli ci siada kawałek, dogrywać zwrotkę, jeżeli to nie piszemy, że tam jest fit młody czy cokolwiek, tylko po prostu to jest 033, nie? Jest, można robić tego multum jakiś tam kombinacji, nie? Ale to jest wszystko sygnowane pod tym właśnie nazwą. Dobra, zajebiście, to ja czekam. Nie, no to jest super, super płyta i fajnie, myślę, że lepszego połączenia bym nie wybrał w Bielsku na ten moment, jeśli miałbym, wiesz, wybrać DJ-a, rapera i producenta, to się zgraliście fenomenalnie. No, myślę, że wiesz, Ida też doceniła Urego, nie? I proszę jeszcze raz? Ida też doceniła Urkena, jeżeli chodzi no o... No tak, IBA, no oczywiście, no. Że tak, raczej. No, nie, no Ure to jest definitywnie top topów w Bielsku i nie tylko i wiesz, mi się wydaje, że ludzie nie dostrzegają, wiesz, trzeba być wkręconym w skrecie. No ja jestem mega fanem skreczy, no nie, jestem po prostu... Dużo teraz się o tym zapomina, nie, jeżeli chodzi o albumy. Tak, no ja mógłbym słuchać płyt, gdzie wiesz, gdzie jest tylko instrumental i skrecie non stop, ja to uwielbiam takie rzeczy, no nie. No i Ure definitywnie robi to na najwyższym... Dokładnie, no plus młody, wiadomo, no jest mega poziom, jeżeli chodzi o produkcję. I wiesz, no ja staram się to jakoś uzupełnić wszystko. Powiem ci, wydaje mi się, że jest to płyta, gdzie jest duży postęp z mojej strony, bo nie ma za bardzo, nawet w ogóle chyba nie ma kawałka bragowego, bo dlatego wydaje mi się, że to jest progres, bo na tej, wiesz, na tej płycie staram się jakoś bardziej uzewnętrznić. Dużo ciężej mi się pisze teksty, w których wiesz, trzeba tam się jakoś powiedzmy bardziej uzewnętrzniać, jeżeli chodzi o jakieś grono słuchaczy, niż wiesz, poskładać technicznie które zwrotki. To wiadomo, też jest czasochłonne, ale no nie jest już, jeżeli chodzi o moją osobę, na tyle skomplikowane, jak wiesz, jak napisanie czegoś takiego powiedzmy konkretnego. Nie? Ja dużo bardziej lubię, od razu mówię, dużo bardziej lubię taką, jakby ciebie w takiej odsłonie, no nie, niż tej takiej bragowej. Jak generalnie braga to jakby nie był nigdy mój ulubiony, wiesz, powiedzmy gatunek, natomiast mieliłem tą płytę, przesłałem ją na pewno z 20 razy przynajmniej, zajebisty, naprawdę zajebisty materiał zrobiliście. Dobra, ziomeczku mój. Gadamy pięknie, półtorej godziny, świetnie. Myślę, że każdy, kto jest fanem albo chce być fanem, się dowie, wiesz, paru ciekawych rzeczy z tej rozmowy. Jasne, fajna rozmowa. Dzięki Kazek za w ogóle propozycję, wiesz, uczestniczenia w takim przedsięwzięciu i mam nadzieję, że fajnie się to będzie, wiesz, jakoś rozrastało, nie? Jasne. Powiedz mi, kogo mam zaprosić następnego? Aha, to mój wybór jest, tak? Nie, ja mogę, jasne, że tak. Ty nie, to jest dobry koncept, rozumiesz? To jest że każdy, no, no, że ja, tak, no, dawaj. Wiesz co, no to kurde, jak to jak już lecimy tak, to ja bym na twoim miejscu wrzucił
Michosa. Zajebiście. No to Michos it is, that's it. Dobra, super. Dziękuję ci bardzo. Dzięki, pozdrawiam. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Jeszcze raz gratuluję. Trzymaj się, mordeczko. Jesteśmy w kontakcie. Pozdrawiam wszystkich. Narka. Dobra.